Bardzo proszę panią przewodniczącą Owczarczak. Sekundę. Szanowni Państwo, w imieniu całej Rady chciałabym złożyć najlepsze życzenia naszemu koledze Jarkowi Goreckiemu, który obchodzi dzisiaj imieniny. Jarku, wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo serdecznie witam. Karolewski Kazimierz jeszcze chce coś powiedzieć przed sesją, tak? Bardzo proszę. Sekundę. Pan przewodniczący Karolewski. Korzystając z tego obyczaju w Radzie Miasta Gdańska, pragnąłbym również przypomnieć, że wczoraj obchodził imieniny nasz Grzegorz Strzelczyk, radny. Również najlepsze życzenia, kolego. Wszystkiego dobrego. Najlepszego. Szanowni Państwo, 38. sesja Rady Miasta Gdańska. Przerwy nie przewidujemy. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych. Panie radne, panów radnych, pana prezydenta, panią skarbnik, dwóch wiceprezydentów, już przepraszam, nie zauważyłem, teraz widzę. Wszystkich przybyłych, którzy dzisiaj będą obsługiwać dyrektorów, jak również wszystkich tych, którzy są przed ekranami, bo jak wiemy, jest internetowy przekaz. Bardzo serdecznie wszystkich witam. I zaczynamy. Wpłynął wniosek prezydenta miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej miasta. To jest druk 1122. Wpłynął wniosek Komisji Rewizyjnej o włączenie do porządku obrad projektu uchwał w sprawie rozpatrzenia skargi na prezydenta, druk 1123. Wpłynął wniosek Klubu Radnych Platformy Obywatelskiej o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w składach osobowych stałych Komisji Rady Miasta Gdańska, to jest druk 1124. Ale wpłynął również wniosek o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania jednorazowego stypendium prezydenta miasta Gdańska dla uczniów szczególnie uzdolnionych oraz maturzystów osiągających najwyższy wynik z egzaminu maturalnego w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy miasta Gdańska. To jest druk 1113. Ja Państwu zaraz powiem, który to jest. To jest w punkcie 38, pod punkcie 38, punkcie 4, ten został zdjęty. Wpłynęły autopoprawki do druków 1115, punkt 4, podpunkt 1 do druku 1116, punkt 4, podpunkt 2 do druku 1103, punkt 4, podpunkt 19 do druku 1104, w punkcie 4, podpunkt 20 i do druku 1069, w punkcie 4, podpunkt 57. To wszystko, co wpłynęło, nowe. I będziemy musieli, żeby włączyć do porządku obrad, będziemy musieli to przegłosować. Zaczynamy od druku 1122. To jest wyrażenie zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem przeprowadzenia wspólnej polityki kulturalnej miasta. Dobra. Dobra, to w chwilę. Za wcześnie przyszli i nie wzięli karty. Sekundę poczekamy. Będziemy głosować, Szanowni Państwo, druk 1122. Dotyczy pomocy finansowej jednostki samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej. Jeżeli przegłosujemy, Szanowni Państwo, to będzie w punkcie 13a. Już idą radni i już włożą za chwilę. 13a, to jest druk 1122.
Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 26 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Także mamy to w punkcie 13a. Następny druk to jest druk, proszę państwa, 1123. Skarga na prezydenta miasta Gdańska. To jest wniosek komisji rewizyjnej. Jeżeli przegłosowany będzie w punkcie 73. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Także to jest w punkcie 73. Wniosek o zmiany w składach stałych komisji. To jest druk 1124. Jeżeli będzie przegłosowany, to będzie w punkcie 3b. Kto z pań i panów jest za wprowadzeniem tego punktu pod obrady, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 26 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. I proszę państwa, i to by były wszystkie, tak, bo ten następny już jest 1113, przypominam, zdjęty został ten druk. Mamy porządek obrad. W takim razie przechodzimy do komunikatów. Proszę państwa, przekazane zostały do Rady Miasta Gdańska następujące informacje, które znajdują się do wglądu w biurze Rady Miasta Gdańska, pokój 120. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku programu promocji zdrowia i przeciwdziałania wybranym chorobom społecznym. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku gminnego programu polityki profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Sprawozdanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny oraz efektów pracy organizatora rodzinnej pieczy zastępczej wraz z rekomendacjami na rok 2017. Sprawozdanie z realizacji w 2016 roku gminnego programu przeciwdziałania narkomanii. To jest jeden komunikat. Następny to jest, przypominam państwu o obowiązku składania oświadczeń majątkowych. Oświadczenia złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z kopią PIT-u do 30 kwietnia. Wpłynęły również sprawozdania zarządów dzielnic Nowy Pod, Strzyża i Wzgórze Mickiewicza. To są komunikaty Prezydium Rady Miasta Gdańska. Bardzo proszę, jeśli są komisji komunikaty. Nie widzę. Prezydenta komunikaty, tak? Bardzo proszę, pani w komunikatach prezydenta, pani dyrektor kultury Frydrych. Tak, tak, pamiętam nazwisko. Sekundę, pani dyrektor, już włączę tylko. Sekundę. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komunikat dotyczy rozstrzygnięcia konkursu literackiego miasta Gdańska imienia Bolesława Faca za 2016 rok. Jest to 26. edycja konkursu. Komisja Konkursu Literackiego Miasta Gdańska imienia Bolesława Faca za rok 2016 w składzie Iwona Borawska, profesor Piotr Czałderna, Tadeusz Dąbrowski, Aleksander Jurewicz, profesor Kazimierz Nowosielski jako przewodniczący komisji konkursowej. Po rozpatrzeniu pod względem formalnym i merytorycznym 104 prac konkursowych podjęła decyzję o przyznaniu nagrody pani Marioli Kruszewskiej za pracę pod tytułem Jabłoń. Nagrodą w konkursie jest sfinansowanie przez miasto wydania zwycięskiej pracy konkursowej w nakładzie 1000 egzemplarzy. Pozwolę sobie odczytać jeszcze uzasadnienie komisji konkursowej. Jabłoń to zbiór krótkich opowiadań, których bohaterami są zwykli ludzie, próbujący odnaleźć się w niezwyczajnych dla siebie warunkach. To najczęściej przesiedleńcy, wygnańcy, migranci usiłujący zapuścić korzenie w nieznanej im dotąd ziemi. Na różne sposoby starający się zaleczyć zadane im przez historię rany, odnaleźć utracony rytm i sens życia. Nagroda przyznawana jest od roku 1991. A ubiegłoroczną laureatką została pani Anna Morawiec. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Wszystkie, tak? Pierwszy komunikat dalej. Pan prezydent Kowalczuk, bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, komunikat Prezydenta Miasta Gdańska w związku z decyzją Pomorski Kurator Oświaty o stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdańska w zakresie założenia publicznej szkoły, pozytywnej szkoły na ulicy Azaliowej w dzielnicy Kokoszki. Szanowni Państwo, w związku z decyzją Pomorskiej Kurator Oświaty pani Moniki Kończyk, w tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie pogratulować pani kurator. Wczoraj uzyskała tytuł doktora prawa na Uniwersytecie Gdańskim po publicznej obronie pracy, status prawny Europejskiego Komitetu Związków Zawodowych Sektora Edukacyjnego. Serdecznie gratulujemy pani dyrektor z dedykacją, że prawo nie działa wstecz, o czym dalej w komunikacie. Pozytywna szkoła podstawowa w Kokoszkach działała, działa i nadal będzie działać zgodnie z prawem, jest legalna, została założona zgodnie z projektem, który był wypracowany w drodze publicznej negocjacji, a także chyba jako jedyny tak transparentny projekt prowadzony przez kilka lat zarówno w przygotowaniu, jak i w procesie, w którym obecnie jesteśmy. Dodatkowo poddawany audytom, bezpłatnym audytom wszystkim możliwym służb od prokuratury przez służby trzyliterowe, przez sąd administracyjny i naczelny sąd administracyjny. Nigdy placówka nie była oddana organowi prowadzącemu, ani nigdy szkoła nikomu nie była oddana, co wielokrotnie po różnego typu sformułowaniach prostowaliśmy. Budynek, ale także to, co należy do majątku gminy, cały czas pozostaje w majątku gminy. Zarządzającym jest organ prowadzący pozytywne inicjatywy. Szkoła jest publiczna, bezpłatna, z szeroką ofertą dla uczniów i środowiska lokalnego. Otrzymała również i otrzymuje wysokie noty za swoją działalność, co również zostało potwierdzone podczas ostatniej komisji wyjazdowej edukacji w szkole, również w zakresie ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez kuratora oświaty, który podważył istnienie tej placówki oświatowej. W ostatnim tygodniu rozstrzygnęliśmy kolejną edycję Amatorskiej Ligi Siatkówki Rodziców. To ewenement w skali kraju. Inicjatywa również wyszła od rodziców tak zarządzanej i tak prowadzonej właśnie placówki oświatowej. Sześcioletni projekt szkoły, najszerzej omawiany, ale także najbardziej otwarcie prowadzony przez gminę miasto Gdańsk, również jeżeli chodzi o zainteresowanie różnych gmin, instytucji, związków zawodowych, mediów, ale także tych, którzy później oceniali jego wdrożenie. Jesteśmy dokładnie w połowie tego projektu. Najlepiej chyba ocenę tą wydają rodzice, uczniowie, a także pracujący w tej szkole nauczyciele, którzy nigdy nie występowali o założenie związku zawodowego, a występując i starając się o pracę w tej szkole, wiedzieli dokładnie, w jakich warunkach będą pracować i jaką placówkę wybierają, co może ta placówka oferować. Również w zakresie tych elementów karty, która jest dostępna we wszystkich placówkach oświatowych, jeżeli chociażby chodzi o awans zawodowy. Ten awans można dokonać w placówkach publicznych, niepublicznych, we wszystkiego typu, które są prowadzone przez różne organy i te elementy karty są w tej placówce spełnione. Jedyny element, który jest elementem różniącym, to kwestia pensum. Finansowanie tej placówki oświatowej ze względu na różne oświadczenia i komunikaty, szczególnie strony skarżącej Solidarności, proszę zwrócić uwagę, że aby finansować taki podmiot jak pozytywne inicjatywy, regulacja tutaj odnosi się wprost do ustawy o systemie oświaty. Środki przekazywane temu podmiotowi mogą być wykorzystane li tylko na prowadzenie działalności oświatowej. Są to działania numeratywnie opisane. Proszę także zwrócić uwagę, że średnia, która jest wyliczana dla tej placówki, jest niższą niż ta, którą otrzymują placówki prowadzone przez gminę miasto Gdańsk. Chciałbym to jeszcze raz podkreślić i proszę bardzo, by publicznie nie powtarzać nieprawdy, że szkoła ta jest droższa w utrzymaniu, bo tak nie jest. Publicznie pani kurator potwierdziła, bo takie pytania zarówno państwo radni, jak i też rodzice zadawali, potwierdziła, że zarówno świadectwa, jak i wszystko to, co dotyczy stopni awansu zawodowego, jest przeprowadzane w tej placówce zgodnie z prawem, dlatego że placówka, będąc założoną w momencie, kiedy nikt nie podważał zarządzenia prezydenta, czyli w pełnej działalności tej, która dotyczyła prawa i jego legalności, działa na podstawie legalnie zawartej umowy i ta umowa powinna być zakończona za 3 lata.
Stroną w postępowaniu jest Związek Solidarność, strona skarżąca, a także organ prowadzący pozytywne inicjatywy. Mamy oświadczenie organu prowadzącego, że dokona odwołania od decyzji pomorskiej kurator oświaty do ministra edukacji narodowej. Jeżeli to odwołanie nie poskutkuje, również wystąpi na drogę sądową, bo takie kroki prawne są możliwe do zastosowania. Przypomnę jeszcze raz, że w finansowaniu tej placówki oświatowej i jej ewenementowi w skali kraju i też pewnie dlatego tak dużemu atakowi na jej funkcjonowanie towarzyszy również sposób wykorzystania prawa przez prezydenta miasta Gdańska, czyli zarządzanie obiektami, które należą do miasta, co zostało potwierdzone zarówno w orzeczeniach prokuratury, jak i też w listach ministrów edukacji w przypadku dwóch interpelacji poselskich. Gmina ma prawo do zarządzania swoimi obiektami, gmina ma także prawo do tego, aby kształtować tak politykę edukacyjną, by zrealizować ją na rzecz i po stronie mieszkańców. I ta próba dokładnie tego dotyczyła. Chciałbym także się odnieść do oświadczenia, które złożyła Komisja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania, która mówi o nie dla ukrytej prywatyzacji oświaty. Proszę i wzywam jeszcze raz Komisję Międzyzakładową Pracowników Oświaty, szczególnie panią przewodniczącą Bożenę Brauer, by nie powtarzała nieprawdy. Szkoła nigdy nie została nikomu oddana, nie została sprywatyzowana. Takie ciągłe i uporczywe mówienie o tych w taki sposób po prostu urąga również samej Komisji Międzyzakładowej. Spór o warunki pracy nauczycieli, tak jak pani przewodnicząca podkreśla w swoim publicznym liście, nigdy ci nauczyciele nie występowali do Solidarności o ochronę prawną, nigdy nie prosili Solidarności o pomoc, a szczególnie nie o taką pomoc, jaką obecnie otrzymują, czyli dążenie do likwidacji ich miejsc pracy w tych warunkach, które wybrali i w tych warunkach, na jakie się umówili ze swoim pracodawcą. I ostatnie odniesienie dotyczy sprzeciwu wobec ataku na związek. Żadnego ataku na związek nie było, szczególnie w Gdańsku, w kolebce Solidarności. Prezydent w swoim liście, ja w swoich wystąpieniach wzywamy tylko Solidarność do tego, aby zechciała powrócić do korzeni w zakresie tego, co wprowadziła po zmianach i po reformach w czasie zmiany ustrojowej. To szkoły Towarzystwa Oświatowego, to szkoły, które tworzyli rodzice, to szkoły inne niż te, które były prowadzone przez państwo, były efektem działań Solidarności. Prosimy, pozwólcie także prowadzić taką innowacyjną szkołę na rzecz mieszkańców Kokoszek, na rzecz tej grupy, która tam się uczy. Co więcej, po 3 latach będziemy mogli stwierdzić dokładnie, jak wygląda efekt edukacyjny, czyli czy w inny sposób zarządzania, inny sposób prowadzenia, dzielenia zajęć edukacyjnych rzeczywiście spełnił swoje oczekiwania. I na koniec jeszcze raz chcę, panie przewodniczący, potwierdzić, że wszystko to, co zostało zawarte w mocy prawa, jest zawarte w mocy prawa, szkoła działa legalnie i to stanowisko będzie też podtrzymywać organ prowadzący pozytywną szkołę w swoich odwołaniach do ministra oświaty, jak trzeba będzie również i do sądu po to, żeby tą rację swoją podtrzymać. Przypomnę także państwu, że wyrok sądu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego dotyczył zarządzenia prezydenta. Nikt w żaden sposób nigdy nie podważył legalności powołania placówki oświatowej. To jest klucz do tego, aby dobrze zrozumieć, co wydarzyło się 3 lata temu. Jeszcze raz powtórzę, nikt nie przekazywał szkoły. Zarządzenie prezydenta dotyczyło najmu lokalu i w tej kwestii jest ten wytyk sądowy, natomiast jeżeli chodzi o placówkę oświatową, ona została założona zgodnie z prawem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wszystkie komunikaty, tak, prezydenta? Dzięki. Przechodzimy do oświadczeń klubowych. Bardzo proszę. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej, pan Piotr Boraski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, drodzy internauci. 31 marca, dzień po ostatniej sesji Rady Miasta Gdańska, pan wojewoda pomorski, pan Dariusz Drelich poinformował opinię publiczną o tym, że unieważnia decyzję radnych Miasta Gdańska z 23 lutego dotyczącą przegłosowania programu in vitro w Gdańsku, programu wspomagania prokreacji, wspomagania rodzin tą właśnie metodą. Oczywiście
któryś to już raz jest z rzędu, że pan wojewoda tego typu decyzje ogłasza dzień po naszej sesji, ale to zapewne jest przypadek. W tej decyzji pan wojewoda stwierdza, że brakuje opinii Agencji Ochrony Oceny Technologii Medycznych. Co prawda w każdym komunikacie, zarówno podczas sesji Rady Miasta, podczas ogłaszania tego programu, podczas prezentowania harmonogramu, informowaliśmy opinię publiczną o tym, że wysłaliśmy ten program do oceny agencji. Ten program jest w ocenie agencji. Do końca maja agencja ma konieczność zaopiniowania tego programu. Jednak było to przesłanką do tego, żeby unieważnić treść naszej uchwały. W naszej opinii jest to decyzja typowo polityczna. Prawo i Sprawiedliwość, pan wojewoda szukali pretekstu do tego, żeby unieważnić tę uchwałę, żeby zablokować ten program. I w naszej opinii także ewentualny spór sądowy, bo do 5 maja mamy termin na ewentualne zaskarżenie tej decyzji do sądu administracyjnego, jest właśnie taką pułapką zastawioną przez pana wojewodę, polegającą na tym, że spór sądowy pewnie przed dwoma instancjami sądowymi będzie trwał 2-3 lata i na ten czas nasz program będzie w Gdańsku zablokowany. Chciałem publicznie oświadczyć, korzystając z obecności przedstawicieli mediów, z tego, że jest transmisja internetowa, że nie skorzystamy z prawa odwołania, nie damy satysfakcji panu wojewodzie i nie będzie sporu sądowego w tej sprawie. Tak jak zapowiedziałem, do końca miesiąca maja agencja wyda opinię i chciałem poinformować szanownych państwa, że jak tylko ta opinia się pokaże, od razu jako przewodniczący klubu Platformy skieruję ponownie treść tej uchwały i mam nadzieję, że jak najszybciej zostanie ona przegłosowana. Nie chcemy, aby ten spór trwał 2 lata. Nie chcemy, aby przez 2 lata, czy jeszcze dłużej, mieszkańcy Gdańska nie mieli dostępu do tego programu. Chcemy, aby wdrożony został on jak najszybciej. Mam nadzieję, że jeżeli w czerwcu zostanie przegłosowany, we wrześniu już zacznie obowiązywać w naszym mieście. Nie interesują nas polityczne przepychanki. Interesuje nas pomoc ludziom potrzebującym. A przypominam po raz kolejny, że na bezpłodność choruje około 20% par w Polsce, także w Gdańsku. To tyle, jeżeli chodzi o program in vitro i dalsze zabiegi z tego typu związane. Natomiast jeżeli chodzi o dzisiejszą sesję, chciałem zwrócić uwagę właściwie od początku tej kadencji Rady Miasta Gdańska, stawiamy na partycypację. I dzisiejsza sesja, jak w soczewce, pokazuje, jak dużo się zmieniło w temacie partycypacji, udziału obywateli, jak wiele decyzji konsultujemy właśnie w tej sprawie. Zmieniamy na tej sesji statuty rad dzielnic, umożliwiamy radom dzielnic inicjowanie konsultacji społecznych. To obiecaliśmy, kiedy przegłosowywaliśmy uchwałę o konsultacjach, wtedy nie było podstawy prawnej, żeby rady dzielnic mogły także w tym uczestniczyć. Dzisiaj zmienimy to, zmieniając statuty. Jeżeli chodzi o strefy płatnego parkowania, pan prezydent Grzelak wielokrotnie deklarował i dzisiaj jest to także przedstawione, że tylko i wyłącznie kiedy będzie pozytywna ocena Rady Dzielnic, kiedy będzie wniosek samych mieszkańców, to tylko wtedy zostanie skierowany pod obrady Wysokiej Rady temat związany z powiększaniem strefy płatnego parkowania. W jednym z przypadków nawet ta strefa jest zainicjowana przez Radę Dzielnicy, a urząd tylko przychylił się do tego wniosku. Kolejny temat, gdański program rewitalizacji, świetnie omówiony na wielu spotkaniach i w dzielnicach, i spotkaniach branżowych. Wiele złożonych do niego wniosków, wiele uwag mieszkańców. Ten program także odbywa się w szerokich konsultacjach społecznych. I na koniec coś, co jest nowością w naszych konsultacjach, naszej partycypacji, czyli panel obywatelski. Dzisiaj przegłosujemy uchwałę, która zaproponuje bezpłatną komunikację publiczną w sytuacjach kryzysowych, co jest jednym z propozycji właśnie tego panelu obywatelskiego. Także partycypacja w wielu tematach. Otwieramy się na opinie mieszkańców, rad dzielnic i taki będzie kierunek naszych działań do końca tej kadencji. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Koralewski, przewodniczący klubu Prawa i Sprawiedliwości.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Prezydencie, Panowie Prezydenci, Szanowni Goście. Właściwie w trybie sprostowania należy stwierdzić, że wojewoda pomorski wypełnił swój obowiązek, wykazując niekompetencje w tworzeniu projektu uchwały o tak zwanym in vitro i ma obowiązek, znajdując takie błędy, unieważniać uchwały w jakiejkolwiek gminie na terenie województwa pomorskiego one by powstały. Trzeba zwrócić uwagę, że wojewoda nigdy nie ingeruje w treść tej uchwały, tylko bada podstawę prawną, czy ona jest legalna i zgodna z prawem. W związku z tym należy się sprzeciwić postulatom, jakoby była to decyzja polityczna albo miała jakieś podłoże polityczne czy inne przesłanki, poza merytorycznymi. Jestem przekonany i doświadczenie nadrzędnej, nadzorczej instancji pokazuje, że podchodzi do sprawy bardzo skrupulatnie i bada wszystkie uchwały, które wpływają ze wszystkich gmin naszego województwa. Pragnę również zauważyć, że to Platforma Obywatelska opierała się zniesieniu progu wyborczego, który obowiązywał długie lata w jednostkach pomocniczych. Także cieszyliśmy się, że ten próg został zlikwidowany i dzięki temu społeczeństwo staje się coraz bardziej obywatelskie. Partycypacja mieszkańców Gdańska w tej działalności publicznej jest coraz większa i cieszę się, że ten front Platforma Obywatelska zmieniła. Takie postulaty mieliśmy od dawna. I ostatnia rzecz, na którą dzisiaj warto zwrócić uwagę. Kolejna uchwała, która zwiększa strefę płatnego parkowania, to jest skutek wcześniejszych decyzji, które zdecydowały o powstawaniu takich stref w mieście Gdańsku, które powodują, że wypycha się kierowców i parkowanie poza płatną strefę w naturalny sposób i w ten sposób kolejni mieszkańcy postulują o zwiększenie tej strefy. Gdańsk nie jest Londynem czy Nowym Jorkiem, a okazuje się, że już niedługo pół miasta będzie płatną strefą parkowania. Już dawno postulowaliśmy, że jeżeli mieszkańcy znajdą się w takiej strefie, no siłą rzeczy większość ma rację i taką decyzję podejmuje. Mieszkańcy w tej strefie nie powinni płacić żadnych pieniędzy za parkowanie, a dzisiaj do tego są zmuszeni. Tak więc powiększanie płatnych stref parkowania to jest skutek błędów planistycznych władz miasta. To jest skutek tego, że bardzo zagęszcza się zabudowę nowych osiedli. W ten sposób nie narzuca się odpowiedniej ilości miejsc do parkowania i wypycha się parkowanie na strefy publiczne, na inne posesje, w inne miejsca, bo oczywiście jeśli się zaplanuje jedno miejsce na parkingowe deweloperowi w planie zagospodarowania przestrzennego, to oczywiście goście muszą parkować gdzie indziej. A więc ta polityka miasta skutkuje w tej chwili coraz większymi strefami płatnego parkowania. Jestem przekonany, że ta polityka nie będzie miała końca. Będą następne wnioski, ponieważ kolejna strefa wypycha kolejne auta na zewnątrz. A więc Panie Prezydencie, Klubie Platformy Obywatelskiej, nie idźcie tą drogą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, teraz przechodzimy do punktu następnego po oświadczeniach. Mamy nowego Pana Radnego, Pan Mateusz Karbek. Jak wiecie, Ola Dulkiewicz odeszła, złożyła rezygnację. Wpłynęło pismo komisarza wyborczego, że następnym w kolejności jest pan Mateusz Karbek. W związku z tym poproszę pana Mateusza Skarbka tutaj wyżej, żeby do ślubowania tekst i panią radną Jankowiak Beatę, która przeczyta tekst ślubowania. A państwa wszystkich prosimy o powstanie. Sekundę, ja tylko bardzo już. Dobra. Nie, już. Sekundę wyłączyłaś teraz. Już. Wierny Konstytucji i prawu Rzeczpospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro miasta Gdańska i jego mieszkańców. Można dodać zdanie, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg.
Można pobrać kartę do głosowania. Panie radny, życzymy wielu sukcesów w tej roli i również satysfakcji z wykonywania mandatu. Bardzo proszę o kartę do głosowania tutaj jeszcze. A już pani podchodzi, dobra. Już pani podchodzi, także wszystkiego najlepszego od nas i do pracy w tej chwili już tylko zachęcamy. Proszę państwa, druk 1124. Poproszę pana przewodniczącego Borowskiego o zreferowanie. Nie wiem, tu czy tu. Dobra, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, druk o zmianach w składzie osobowym Komisji Stałych Rady Miasta Gdańska jest jak gdyby kontynuacją tego ślubowania, które przed chwilą miało miejsce. Chcieliśmy jako Klub Platformy Obywatelskiej zaproponować, aby radny Mateusz Skarbek pracował w komisjach zagospodarowania przestrzennego oraz Komisji Zrównoważonego Rozwoju. Chciałem także w związku z rezygnacją radnego Mariusza Andrzejczaka z prac w Komisji Zrównoważonego Rozwoju i chęcią pracy w Komisji Strategii i Budżetu także zaproponować taką zmianę. Także to przewiduje druk i jest rezygnacja radnego Andrzejczaka, jest chęć pracy w tych komisjach radnego Mateusza Skarbka i taką zmianę proponujemy. Dziękuję bardzo. Państwo mają ten treść tego wszystkiego, także druk 1124. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Jeszcze. Dobra, poczekamy spokojnie, panie radny, spokojnie. Spokojnie, dobrze, nie ma problemu. Dziękuję bardzo. 31 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Proszę państwa, druk 1000, w tej chwili będziemy głosować 1115 i poprosimy panią skarbnik Teresę Blacharską. Bardzo proszę o zreferowanie z autopoprawką. Szanowni państwo, i projekt uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej i w sprawie budżetu ma autopoprawkę związaną z wprowadzeniem do budżetu dotacji otrzymanych z budżetu państwa między innymi na budowę dwóch żłobków przy ulicy Kolorowej i Pocztowej oraz z uruchomieniem rezerwy celowej na działanie, na zadania jednostek pomocniczych. Podstawowe zmiany w wieloletniej prognozie finansowej wiążą się z wprowadzeniem między innymi dodatkowych dochodów z Unii Europejskiej w latach 2017-2018 na trzy projekty. Jeden z nich jest znaczącym projektem, dotyczy tworzenia nowych miejsc dla przedszkolaków. Kwota zwiększenia w latach 2017-2018 dochodów to jest prawie 3 300 000 zł. Dzięki temu nowemu projektowi powstanie 472 miejsc w przedszkolach przy ulicy Damroki i Dąbka po 175 i 250 dzieci oraz 47 miejsc w przedszkolu przy ulicy Opackiej 12, to jest przedszkole numer 39, 25 miejsc i 22 dodatkowe miejsca w przedszkolu numer 81 przy Wilka Krzyżanowskiego. Wprowadzamy również do wieloletniej prognozy finansowej nowe przedsięwzięcie związane z funkcjonowaniem obiektów wystawienniczych na terenie Centrum Hebelianum w Gdańsku oraz też wprowadzamy związane właśnie z Hebelianum rozbudowa i przebudowa kaponiery południowej na potrzeby kulturalno-wystawienniczej. Ten drugi projekt będzie dofinansowywany z Unii Europejskiej. Łączny całkowity koszt zadania to jest 21 779 000 zł. My w tej chwili zabezpieczamy w latach 2019-2020 wkład własny w wysokości
9 384 000 zł. Ten obiekt obejmuje swoim zakresem rozbudowę obiektu Kaponiery Południowej okubatorem podziemną i ten obiekt będzie połączony w ramach projektu, o którym już wspominałam, projektu integracyjnego, będzie połączony z Galerią Strzelecką i przybudówką do Kaponiery. To połączenie będzie finansowane tylko z budżetu miasta Gdańska w wysokości 3 miliony złotych. Główne wydatki w 2019 i w 2020 roku po 1 500 000 zł. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisje opiniowało te 9 komisji, nie opiniowała komisja rewizyjna, ale również odstąpiła od opiniowania komisja samorządu ładu publicznego ze względu na to, że nie było tam pozycji związanych z pracą tej komisji. Pozostałe komisje opiniowały pozytywnie. Głos dyskusji, pan przewodniczący Borawski. Sekundę. Nie chcę się wyłączyć. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałem zwrócić uwagę na temat Domu Zdrojowego w Brzeźnie. Bardzo wiele osób wątpiło, poddawało wątpliwość ten temat, że nie zostanie on nigdy ruszony, że będzie ten zabytek niszczał, że miasto nie potrafi się nim zaopiekować należycie. Wiele było takich opinii po prostu w różnego rodzaju przez różne osoby ogłaszane. Dzisiaj mamy druk wieloletniej prognozy finansowej. Przeznaczamy 11 milionów złotych w latach 2018-2019 na wielki remont tego zabytku. Chcemy tam umiejscowić nowy ośrodek związany z tematami ekologicznymi. Także bardzo serdecznie dziękuję zarówno panu prezydentowi Grzelakowi, jak i wszystkim pracownikom urzędu, że ten temat idzie do przodu i mam nadzieję, że będzie to kolejna perła Brzeźnia, która będzie i cieszyć młodzież, jeżeli chodzi o edukację ekologiczną i wszystkich, którzy będą odwiedzać to miejsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący, Koralewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tutaj Przewodniczący Piotr Borawski otworzył puszkę brzeźnieńską Pandory, bo pamiętamy, czy przypomnę, że gmina miasta Gdańska zarobiła pewnie kilkaset tysięcy złotych za sprzedaż tej działki, a dzisiaj, kiedy wiem, że ta działka została obciążona hipoteką rzędu około chyba 50 milionów złotych, to pewnie szacuje jej rzeczywistą wartość, ile gmina miasta Gdańska na tej transakcji straciła. Więc dzisiaj pewnie te działania, które miasto podejmuje, to pewnie tylko po to, żeby przykryć tą klęskę, która od lat gdzieś tam narastała w Brzeźnie. Pamiętamy słynną dziurę w Brzeźnie, która została nazwana dziurą Pawła Adamowicza przez tamtejszych mieszkańców. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ad voce rozumie pan radny, pan przewodniczący Borawski. Panie Przewodniczący, proponuję nie mylić dwóch spraw, to znaczy tematu Domu Zdrojowego z tematem hali brzegowej, bo to są dwa zupełnie odrębne budynki. Dziękuję bardzo. Pani radna Emilia Lodzińska. Dziękuję bardzo. Pani Skarbnik, ja mam pytanie o te nowe miejsca dla przedszkolaków. To jest bardzo dobry kierunek, że szukamy tych miejsc w istniejących budynkach i czy mamy także w planach taką inwentaryzację istniejących budynków i znalezienie tych miejsc dodatkowych w budynkach, które już istnieją i mają takie możliwości, że jeżeli znajdziemy, na przykład tak jak w przypadku budynku na Wilka Krzyżanowskiego, tam było poddasze, które było niezagospodarowane, dzięki czemu uda się bodajże jedną grupę stworzyć. Czy będziemy szukać dalej właśnie takich rozwiązań? Dziękuję. Dziękuję. Już pani sekretarz, już pani skarbnik, przepraszam, sekundkę. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, już od kilku lat w ramach programu Maluch wnioskujemy o środki na modernizację miejsc w żłobkach. I teraz rozpoczynamy również działania związane z aplikacjami dotyczącymi modernizacji przedszkoli. Tak są w tej chwili opracowana strategia dotycząca możliwości pozyskania nowych miejsc dla przedszkolaków. Dziękuję. Pan radny Zdanowicz.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Szanowna pani skarbnik, przepraszam, bo to może być kłopotliwe troszkę takie pytanie. Często jak uchwalamy jakieś aktualizacje, czy wieloletniej prognozy, czy budżetowe, to zawsze się spotykamy często z takim stwierdzeniem: wasza komisja nic się nie zmienia, tyle ile jest, tyle ani nie zwiększamy, ani nie zmniejszamy. Chodzi mi o to, czy jest możliwość taka, żeby przy uchwalaniu budżetu na przyszły rok, żeby przyjąć przynajmniej wzrost wydatków poszczególnych komisji o procent inflacji. To tak wszędzie jest przyjęte w różnych stowarzyszeniach, w różnych, no nie mówię o firmach, ale czy w różnych budżetach, że o ten wzrost jest, o wzrost inflacji jest zawsze powiększone. Ponieważ, no, taki przykład króciutki. Chcemy, żeby Gdański Maraton uzyskał jakąś tam pewną klasę i żeby był po prostu był bardziej popularny, czy nawet w tym roku odbędą się dodatkowo Mistrzostwa Europy w motokrosie, drużynowe mistrzostwa w motokrosie i są potrzebne jakieś pieniądze. I teraz, żeby znaleźć jakieś pieniądze, to komuś trzeba zabrać po to, żeby tutaj dać. Natomiast jeżeli to będzie przerastało chociażby o ten stopień inflacji, to na pewno będzie chyba łatwiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Już daję głos po sekundę. Bardzo proszę, pani skarbnik. Rzeczywiście, proszę państwa, pytanie nie na temat uchwały, którą prezentowałam. Dotyczy to projektu, pytanie dotyczy projektu budżetu na rok 2018, ale też i historii minionych lat. Zawsze, proszę państwa, budżet ewaluuje w kierunku zwiększenia wydatków. Rok 2017 jest rokiem rekordowym, w którym wzrosły wydatki bieżące. One wzrastają dużo więcej niż wskaźnik inflacji, przede wszystkim z tytułu oddania do użytkowania nowych inwestycji. Każda inwestycja dotycząca drogi, dotycząca oświetlenia, dotycząca powstawania nowych obiektów, związana jest z generowaniem nowych wydatków i one wzrastają nie o wskaźnik inflacji, tylko o faktyczne potrzeby, jakie są niezbędne, aby ta droga była prawidłowo utrzymywana, aby oświetlenia, które powstały, generowana jest energia elektryczna, koszty z tym związane, czy nowe obiekty, to jest nowe zatrudnienie pracowników i koszty związane z funkcjonowaniem obiektu. Oczywiście, proszę państwa, na pewno wydatki, czy w zakresie sportu, w zakresie innych działów, wzrastają więcej niż wskaźnik inflacji. Ja mogę takie porównanie dać. Natomiast szczegółowo jest rozdysponowywane, mam nadzieję, że w uzgodnieniu też z komisjami, ponieważ te projekty budżetów na każdy rok są opiniowane przez komisję. I wówczas jest ten moment dyskusji na temat poszczególnych rodzajów wydatków. Także ten budżet jest zwiększany nie tylko wskaźnik inflacji, on jest zwiększany w dużo większej wysokości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej głosów dyskusji nie ma. Druk 1115 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 21 za, przeciwnych 8 osób, wstrzymało się 0. Uchwała została podjęta. Druk 1116 z autopoprawką, pani skarbnik. Proszę państwa, jest to nieduża zmiana. Wprowadzamy dochody w wysokości 1 803 000 zł. Z tej kwoty 1 778 000 zł są to dotacje z Unii Europejskiej. I znacząca kwota to jest 1 316 000 dotycząca projektu, który omawiałam
przy wieloletniej prognozie finansowej, czyli związana z tworzeniem nowych miejsc dla przedszkolaków. Wszystkie źródła dochodów, które są wskazane, pokazane, przedstawione i realizowane przez placówki oświatowe, to jest w kwocie 18 tysięcy złotych, przeznaczane są na wydatki związane z edukacją. I również środki przyznane na szkolenie pracowników Gdańskiego Centrum Usług Wspólnych, dotacja jest przeznaczana na wydatki związane ze szkoleniami, czyli dochody są dedykowane konkretnym wydatkom. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisje opiniowały 9 komisji, czyli poza komisją rewizyjną wszystkie opiniowały pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1116 z autopoprawką. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję bardzo. 20 osób za, 9 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1114. To przechodzimy już do druków. Jest pani z nami dyrektor Edyta Damszyk-Turek. Bardzo proszę. Druk 1114. Sekundę, bo jeszcze ekran musi zjechać. I... Pani dyrektor, jak można trochę ściemnić, może stamtąd z boku. O. Super. Dobrze. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przyjęcia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdańska na lata 2017-2023. Prawie dokładnie rok temu Rada Miasta Gdańska przystąpiła uchwałą do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji. Biuro Rozwoju Gdańsko bardzo intensywnie przez ten rok pracowało, wykonało szereg analiz oraz bardzo szerokie konsultacje społeczne w zakresie właśnie obszarów, które zostały wskazane do objęcia granicami rewitalizacji. Mówimy o 4 obszarach. Obszar Biskupiej Górki, Starego Chełmu, obszar Dolnego Miasta, Placu Wałowego, Starego Przedmieścia, Nowego Portu stwierdzą Wisłoujście i obszaru Oruni. Tak jak wspomniałam, w maju Rada Miasta Gdańska przystąpiła do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Gdańska. W trakcie prac wykonaliśmy szereg analiz, ale również różnego rodzaju spotkania. Partycypacja społeczna rozpoczęła się jeszcze przed formalnym przystąpieniem do tego dokumentu. W tym czasie odbyły się różnego rodzaju warsztaty, spotkania z mieszkańcami, jak i też punkty konsultacyjne były czynne na obszarach objętych rewitalizacją, spacery badawcze z prezydentem i urzędnikami miejskimi. Te wszystkie spotkania miały na celu zasięgnięcie opinii oraz poznanie wniosków i postulatów mieszkańców, aby skonstruować wizję danego stanu, danego obszaru objętego rewitalizacją. Wykonaliśmy szereg analiz przestrzennych, ekonomicznych, również związanych z planami miejscowymi, jak i też analizy historyczne. Następny. W ramach prac nad gminnym programem rewitalizacji zostało sporządzone studium gdańskich przestrzeni lokalnych, który stanowi element składowy, czyli w tym dokumencie wskazaliśmy ważne przestrzenie lokalne dla tych obszarów, wskazane między innymi też przez mieszkańców. Co rozumiemy przez rewitalizację? Rewitalizacja oprócz działań głównych obejmujących działania inwestycyjne, jest to również proces bardzo uspołeczniony, proces, który ma doprowadzić do tego, aby mieszkańcy zmienili swoje zachowanie, abyśmy działania te służą pomocy mieszkańcom, wyjścia z obecnej sytuacji, poprawy jakości życia, też funkcjonowania. Bardzo dużo jest celów związanych właśnie z tymi działaniami społecznymi. To, co już się realizuje, ponieważ miasto Gdańsk na dwóch obszarach kontynuuje działania rewitalizacyjne, mówimy o Dolnym
Zielonym Mieście i Nowym Porcie. Kolejne. Tak jak mówiłam, działania są prowadzone w zakresie społecznym, inwestycyjnym, też aktywizacji społeczno-zawodowej. Kolejny. Tak jak też wspomniałam, konsultacje były bardzo szeroko zakrojone. Oprócz konsultacji związanych przed przystąpieniem, związanych z poznaniem wniosków i postulatów mieszkańców, odbyły się konsultacje ustawowe i były one przeprowadzane w lutym bieżącego roku. Odbyło się 4 spotkania z mieszkańcami i radami dzielnic w obszarach objętych rewitalizacją. Była jedna debata z grupami przedstawicielskimi oraz przyjmowaliśmy uwagi. Zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. Łącznie do gminnego programu rewitalizacji wpłynęło 287 pism z uwagami oraz 3 uwagi ustne. Większość uwag, ponad 200, dotyczyło sprzeciwu wobec rzekomej wycinki drzew w rejonie Mosiru. Tutaj doszło do nieporozumienia, ponieważ przedstawiciele Rady Dzielnicy Chełm nieprawidłowo, czyli źle odczytali rysunek, który był przedstawiony do konsultacji społecznych. Nigdy w zamierzeniach Biura Rozwoju Gdańska nie było, aby likwidować czy wycinać drzewa na terenie Mosiru. Na tym rysunku teren objęty granicami Mosiru był wskazany do przekształceń, ponieważ Mosir zakłada modernizację istniejących boisk, uzupełnienie swojego terenu małą architekturą. 3 uwagi, które zostały złożone ustnie, zostały uwzględnione. To było kontynuacja na przykład remontu ulicy Wilków Morskich w Nowym Porcie, czy też na Biskupiej Górce ulicy Zaroślak. Natomiast na Dolnym Mieście wypełnienie, czyli dokończenie zagospodarowania w ramach opływu Motławy i wprowadzenia oświetlenia. Kolejny. Ja bym tylko chciała przypomnieć, że miasto Gdańsk stara się o dofinansowanie całego procesu rewitalizacji w ramach 2 osi priorytetowej. Integracji, to jest właśnie ta aktywizacja związana społeczno-zawodowa i na to przewidziane są środki powyżej 2 milionów, dodatkowo wkład własny gminy oraz oś priorytetowa konwersja i tutaj są kompleksowe działania rewitalizacyjne i łącznie około 80 milionów z tej osi będziemy starali się pozyskać. Próbowaliśmy, aby każdy z tych obszarów był w podobny sposób jakby dofinansowany, czyli około 20 milionów. Nasze inwestycje, nasz cały program, kierunek zmian w tym zakresie, mówię o tych przestrzennych elementach, opiewa właśnie na około 20 milionów plus wkład własny. Następny. Chciałabym tylko jeszcze poinformować Państwa, na jakim jesteśmy etapie. Składamy cały czas, jesteśmy na etapie składania wniosków do Urzędu Marszałkowskiego. Gminny program rewitalizacji jest jednym z załączników, który jest niezbędny do tego, aby móc podpisać umowę na dofinansowanie. Jesteśmy już na takim etapie, że podpisaliśmy umowy z partnerami społecznymi, ze wspólnotami, spółdzielniami mieszkaniowymi. To też są załączniki stanowiące uzupełnienie wniosku do marszałka. Czyli bardzo istotna dla nas dzisiaj rzecz, czyli uchwalenie przez Państwa gminnego programu rewitalizacji. Dziękuję. Prezydent wnosi podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisje Zrównoważonego Rozwoju pozytywnie opiniowały strategii budżetu, pozytywnie polityki gospodarczej i morskiej, pozytywnie gospodarowania przestrzennego, pozytywnie samorząd i ŁADPU nie opiniował. Edukacji komisja nie opiniowała, spraw społecznych i ochrony zdrowia pozytywnie, kultura i turystyka pozytywnie, spot pozytywnie. Głos dyskusji pan radny Adam Nieroda. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałbym pogratulować całemu zespołowi pod kierownictwem pani dyrektor 2-letniej pracy, jaka została włożona w przygotowanie tego programu, ale nie tylko tego programu, ale wcześniej także kwestie związane z delimitacją obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, obszarów zdegradowanych. Cały proces partycypacji społecznej związany z podjęciem przez nas tych dwóch
uchwał rzeczywiście, tak jak mówił w swoim wystąpieniu przewodniczący Piotr Borawski, świadczy o zmianie podejścia w stosunku do konsultacji społecznych, do partycypacji społecznej. Brałem udział w wielu elementach tej partycypacji społecznej, w spotkaniach z mieszkańcami, w spacerach z udziałem prezydenta, wiceprezydentów, w warsztatach. Widziałem, jakie to budziło duże zainteresowanie i rzeczywiście wiele z tych uwag znalazło swoje odzwierciedlenie w programie, który dzisiaj przyjmiemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma w dyskusji. Zakończyliśmy w takim razie omawianie tego projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Gdańska na 2017-2023 i wniesionych uwag wysłuchaliśmy. Głosów nie ma w dyskusji. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów jest za podjęciem i zatwierdzeniem tego programu, proszę naciśnięcie i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta. Druk 1085. Pani dyrektor Damszel, bardzo proszę. Sekundę, już pani dyrektor, sekundkę. Przepraszam, tak, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port, rejon ulicy na Zaspę 31A. Teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5 w mieście Gdańsku. Niewielki teren, jednoprzestrzenny, obejmujący swoimi granicami Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5. Celem zmiany planu miejscowego było umożliwienie realizacji całej infrastruktury związanej z rekreacją i turystyką, sportem. Chodziło o zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej z 50% do 20% i do 10%, aby umożliwić realizację toru do biegania, rzutni do pchnięcia kulą i skoczni do skoku w dal. Te inwestycje wszystkie wymagają sztucznej nawierzchni i aby umożliwić rozbudowę całego zaplecza sportowego w tej szkole, było to zasadna zmiana. Plan był wykładany do publicznego wglądu w lutym 2017 roku. W ustawowym terminie uwag do planu nie zgłoszono. Cały teren jest objęty jedną strefą, strefą usługową, teren zabudowy usługowej, usługi oświaty, sportu, rekreacji, kultury, zdrowia z dopuszczeniem budynków zamieszkania zbiorowego. Czyli utrzymujemy istniejącą funkcję, istniejącą zabudowę Zespołu Szkół Ogólnokształcących. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Druk 1085. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1107. Bardzo proszę, pani dyrektor Edyta Damszel-Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa Młyniec, rejon ulicy Chynka i Alei Jana Pawła II w mieście Gdańsku. Niewielki teren o powierzchni około 1,5 hektara. Celem zmiany planu była weryfikacja i korekta parametrów urbanistycznych związana z wnioskiem o zmianę zapisów obowiązującego planu w zakresie dopuszczenia lokalizacji szkoły i przedszkola. Teren znajduje się na Zaspie Młyniec. Położony jest u zbiegu ulicy Chynka i Alei Jana Pawła II.
Wielkopolskiego. Na dzień dzisiejszy obowiązuje tam plan z 2004 roku, który ustala przeznaczenie pod funkcje usługowe. W większości teren stanowi własność gminy, niewielka działka jest własnością prywatną osoby fizycznej. Projekt planu ustala jeden teren o przeznaczeniu funkcja usługowa z wyznaczeniem dwóch podstref. Pierwsza to jest strefa A, zabudowa usługowa, natomiast w strefie B, zabudowy usługowej, określa się obowiązek lokalizacji szkoły i przedszkola. Celem publicznym jest również urządzenie ciągu pieszego, tak jak na dzień dzisiejszy to funkcjonuje, jak pokazuje projektant. W ustawowym terminie, czyli w trakcie dyskusji publicznej, która odbyła się w styczniu bieżącego roku, wpłynęło jedno pismo z 12 uwagami. Wszystkie uwagi zostały nieuwzględnione. Uwagi dotyczyły trzech zagadnień. Pierwsze, według składającego uwagę, dotyczyła niewłaściwego rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu planu miejscowego, ponieważ wnioskodawca postulował, iż w momencie braku odpowiedzi na wniosek zarówno jego, jak też Rady Dzielnicy, jest to błąd w formie sporządzania planu miejscowego. Uwaga jest niezasadna, ponieważ w trakcie procedury planu miejscowego nie obowiązuje KPA i wszystkie pisma, które trafiają do momentu wyłożenia, są traktowane jako wnioski i ich rozpatrzenie, rozstrzygnięcie jest uwidocznione na etapie planu, który jest wyłożony do publicznego wglądu. Drugie zagadnienie dotyczyło niewłaściwego sporządzenia projektu planu miejscowego i tutaj składający uwagę podnosił kwestię braku określenia wpisu dopuszczonego poziomu natężenia hałasu, że niedopełnione zostały procedury przez projektantów w tym zakresie. Uwaga została nieuwzględniona, ponieważ obowiązuje nas mapa hałasowa, która została wykonana przez miasto w 2012 roku i na tej mapie się opieramy. Natomiast w planie miejscowym wprowadzono odpowiednie zapisy, które jakby zabezpieczają funkcje chronione na tym obszarze poprzez dostosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych, przestrzennych. Również kolejna jakby aspekt tej części dotyczyło nieuwzględnienia zarówno wniosków, jak i postulatów składającego te wnioski i Rady Dzielnicy w zakresie dopuszczenia siedziby policji i biblioteki ogólnopublicznej, jak i też parkingu. To wszystko jest możliwe, zarówno komisariat policji, jak i biblioteka może być zrealizowana w części A, w części usługowej nie ma przeciwwskazań. Kolejna uwaga dotyczyła zarzutu o zaniechania zbadania i zweryfikowania przeznaczenia terenu pod funkcję parkingu samochodowego, bo na części tego terenu jest parking strzeżony. Tutaj składający uwagę zarzucał nam, że nie zostały zrobione analizy badania. Myśmy te badania wykonali, przeanalizowaliśmy i na dzień dzisiejszy ten parking, też były inwentaryzacja w godzinach popołudniowych i nocnych. Ten parking jest wykorzystywany w niewielkim zakresie, możliwość miejsc postojowych wynosi 200, natomiast jest to zaledwie 20 miejsc. Natomiast również plan miejscowy nie wyklucza możliwości realizacji parkingu kubaturowego, czy też parkingu terenowego na tym terenie. W projekcie kolejna uwaga dotyczyła zapisu, który został wprowadzony o zakazie prowadzenia warsztatów samochodowych, co zdaniem skarżącego podnosi kwestię taką, że uniemożliwia prowadzenie tej działalności. Istniejący warsztat samochodowy może funkcjonować, jest zgodny z zapisami planu miejscowego, natomiast kierunek polityki rozwoju w tym zakresie jest jednoznaczny, aby nowe warsztaty tego typu nie powstawały w tym sąsiedztwie. No i kolejna uwaga dotyczy sprzeciwu dla budowy szkoły, przedszkola, innych placówek oświatowych i wychowawczych. Ze względu na to, że jest tego za dużo, tego typu obiektów oświatowych w tym obszarze. Uwaga jest niezasadna ze względu na to, że polityka miasta opiera się na rozwoju miasta do wewnątrz, czyli aby wykorzystywać maksymalnie istniejącą infrastrukturę, zarówno społeczną i techniczną, aby nowi mieszkańcy
byli, przybywali właśnie do tych dzielnic, gdzie jest ta cała infrastruktura zapewniona, aby korzystali z komunikacji miejskiej, czyli kierunek jest taki, żeby jednak to miasto nam się nie rozlewało. Kolejny zarzut dotyczy niewłaściwego przeprowadzenia procedury wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz przeprowadzenia dyskusji publicznej teraz związane rozwiązaniami przyjętymi w planie. Za osoba składająca uwagę podnosi termin określenia dyskusji publicznej. Uważa, że nie został on w należyty sposób podany do wiadomości publicznej. Brakowało obwieszczeń na terenie dzielnicy Zaspa. Ja bym chciała przypomnieć, że my jako Biuro Rozwoju Gdańska poza ustawowymi elementami procedury planistycznej partycypacji społecznej wykonujemy bardzo dużo czynności, które są ponad to. Od wielu lat współpracujemy z radami dzielnic. Mamy dobry kontakt i za każdym razem Rada Dzielnicy dostaje od nas informacje, kiedy jest wyłożenie do publicznego wglądu z prośbą o rozpropagowanie na swoich nośnikach czy też na swoich tablicach ogłoszeń. Czyli tutaj i zawsze robimy więcej w tym zakresie niż ustawa od nas wymaga. Również kolejny zarzut był taki, że konsultacje powinny odbywać się na terenie dzielnicy Zaspa Młoniec. Dyskusja publiczna od wielu lat jest przeprowadzona w Biurze Rozwoju Gdańska, natomiast wielokrotnie spotykamy się zarówno z Radą Dzielnicy, jak i z mieszkańcami na etapie jeszcze przed wyłożeniem i tutaj takie spotkanie też się odbyło, czyli pracownicy, projektanci Biura Rozwoju Gdańska rozmawiali z przedstawicielami Rady Dzielnicy właśnie na Zaspie, czyli była możliwość skontaktowania się. Ponadto kolejna uwaga dotyczy tego, że termin dyskusji publicznej pokrywał się z konsultacjami na temat parkingu w Gdańsku w siedzibie Zarządu Dróg i Zieleni. Chciałabym tylko przypomnieć, że miasto Gdańsk wykonuje dużo różnego rodzaju spotkań czy konsultacji społecznych i staramy się zawsze, aby nie kolidowały te spotkania, ale nie zawsze się nam to uda. Chciałabym tylko powiedzieć, że poprzez cały miesiąc wyłożenia do publicznego wglądu każdy mieszkaniec może się zgłosić osobiście do projektanta, czy też telefonicznie i projektant udzieli szerokich informacji w tym zakresie. Ponadto plan jest dostępny na naszej stronie internetowej, także jest możliwość obejrzenia tego dokumentu i uzyskania wszystkich informacji. Ponadto kolejny zarzut był taki, że w dniu dyskusji publicznej, że dyskusja publiczna powinna zostać odwołana ze względu na złe warunki klimatyczne, ponieważ osoba składająca uwagę nie mogła przybyć ze względu na to, że była śnieżyca. Ja tylko powiem, że dyskusja odbyła się, na dyskusję przybyły osoby zarówno z Rady Dzielnicy, jak i mieszkańcy, także inne osoby mogły dojechać. No i w związku z tym, że ze względu właśnie na te wszystkie uwagi, osoba składająca uwagę uważa, że powinna być powtórzona cała debata publiczna, no i cała procedura planu miejscowego. Wszystkie te uwagi są niezasadne. Prezydent wnosi o uchwalenie projektu planu. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie ten projekt. Druk 1107. Przypomnę, nie ma głosów dyskusji. Proszę Państwa, wysłuchaliśmy pani dyrektor i wniesionych do projektu uwag. Przystępujemy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Druk 1107. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1084. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nowy Port, Letnica, rejon ulicy Wyzwolenia, tak zwanej Nowej Wyzwolenia i Letnickiej w mieście Gdańsku. Dość spory obszar terenu, o powierzchni około 11 hektarów, zlokalizowany na styku Nowego Portu oraz Letnicy. Dla tego terenu obowiązują dwa plany miejscowe z 2003 i z 2002, które ustalają przeznaczenie usługowe oraz produkcyjno-usługowe i rezerwę pod rozbudowany układ drogowy, tak zwaną Nową Wyzwolenie oraz fragment ulicy Letnickiej.
Wnioskodawcą o zmianę planu miejscowego jest osoba prywatna, ponieważ większość tego terenu należy właśnie do osób prywatnych, w ramach których są duże rezerwy terenowe. Nasze analizy komunikacyjne wstępne wykazały zasadność modyfikacji tego układu komunikacyjnego, więc głównym celem planu jest weryfikacja ustaleń obowiązującego planu, głównie w zakresie projektowanego w tym rejonie układu komunikacyjnego. Też ma to istotny wpływ na zamierzenia, na to, co się na dzień dzisiejszy już realizuje na letnicy, także w ramach analiz planistycznych te wszystkie elementy będą wzięte pod uwagę, aby wypracować optymalny układ komunikacyjny w tym obszarze. Dziękuję. Wszystko tak? Tak. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głos dyskusji pan radny Mariusz Andrzejczak. Panie Przewodniczący, Pani Dyrektor, ja chciałem się tylko spytać, jakie są obecnie tam główne przeznaczenie tych terenów? Czy to są tereny mieszkaniowe, czy usługowe, mieszane? Jaka tam jest dominująca struktura? Dziękuję. Już Pani Dyrektor oddaje głos. Tam, gdzie jest obecne zainwestowanie, bo znajdują się zarówno tereny spółdzielni mieszkaniowe, jak i też budynek, zabudowa jednorodzinna, w planie obowiązującym jest docelowa funkcja mieszkaniowo-usługowa. Natomiast w tych fragmentach w sąsiedztwie ulicy Oliwskiej jest docelowa funkcja produkcyjno-usługowa, składowa. Natomiast to na etapie planu miejscowego będzie zweryfikowane ze względu właśnie też na to sąsiedztwo, które tutaj się realizuje, czyli nowa zabudowa mieszkaniowo-usługowa i planowany właśnie układ komunikacyjny, nowa wyzwolenia, czyli to wszystko będzie miało wpływ na to, że to przeznaczenie na pewno się zmieni, ale oczywiście jesteśmy zobowiązani do zachowania norm hałasowych, więc w zależności od tego, gdzie to będzie to docelowe zainwestowanie, takie będzie przeznaczenie. Na pewno docelowo mieszkaniowo-usługowe w przeważającej części. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma w dyskusji. To jest druk 1084. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1086. Pani dyrektor Damszy Turek. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Matarnia, rejon jesienny w mieście Gdańsku. Niewielki fragment terenu o powierzchni 1 hektara, teren położony w dzielnicy Matarnia. Cały teren jest ze Skarbu Państwa i jest to teren, w ramach którego znajduje się zabytkowy zespół dworsko-parkowy. Na dzień dzisiejszy jest tam zlokalizowana, prowadzi działalność Stowarzyszenie Monar i prowadzi tam działalność usługowo-leczniczą. Celem zmiany planu jest zmiana obecnego przeznaczenia w planie miejscowym w celu umożliwienia przekazania tej nieruchomości właśnie dla działalności Stowarzyszenia Monar, co jest związane z tym, aby przeznaczyć to na funkcję usługową z precyzyjnym określeniem, że są to usługi związane z ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją publiczną. Rada Dzielnicy Matarnia nie wniosła uwag do projektu uchwały. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1086. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1090. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Smęgorzyno, rejon ulicy Kartuskiej i Smęgorzyńskiej 2 w mieście Gdańsku. Teren o powierzchni około 7,5 hektara, zlokalizowany w dzielnicy Kokoszki, obejmuje teren położony po południowej stronie ulicy Kartuskiej w rejonie ulicy Smęgorzyńskiej. Na dzień dzisiejszy teren jest niezainwestowany, porośnięty roślinnością ruderalną, bardzo
zróżnicowany przez, ze względu na ukształtowanie terenu. W większości grunty stanowią własność gminy miasta Gdańska, w niewielkiej części własność prywatną. Na tym terenie obowiązuje plan miejscowy z 2013 roku, który ustala tutaj funkcje mieszkaniowo-usługowe, usługowe i pętlę autobusową, projektowane ulice lokalne i ciąg pieszo jezdny. Celem sporządzenia planu jest wzmocnienie funkcji usługowej na terenach położonych po południowej stronie ulicy Kartuskiej w rejonicy Smęgorzyńskiej w celu m.in. wytworzenia pierzei zabudowy ulicy Kartuską o funkcji biurowo-magazynowej, co też będzie miało istotne znaczenie, będzie stanowiło barierę ochronną, akustyczną dla przyszłej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie, ze względu na to, że docelowo ulica Kartuska ma być rozbudowana, więc ten uciążliwości hałasowe będą wzmocnione. Ponadto co do jakby stanowiska Rady Dzielnicy, Rada Dzielnicy podjęła uchwałę w sprawie odstąpienia od tego planu miejscowego ze względu na to, że sprzeciwia się likwidacji obecnych zapisów związanych z wielkością rzutu budynku. Jest tutaj bardzo precyzyjnie określony rzut do 300 metrów kwadratowych wolnostojących budynków oraz sprzeciwia się zniesieniem zakazu makronivelacji i zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej. Jako argument przedstawia, że te zapisy będą niezgodne z obowiązującym dokumentem strategicznym, czyli ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Również Stowarzyszenie Kokoszki podjęło taką uchwałę zbieżną z uchwałą Rady Dzielnicy, aby nie procedować tego planu, aby odstąpić od tego planu miejscowego ze względu właśnie na niezgodność ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Pan Przewodniczący Borawski. Dziękuję bardzo. Pani Dyrektor, ja mam pytanie w stosunku do tego, co Pani powiedziała, że planowana jest tam rozbudowa ulicy, docelowo ulicy Kartuskiej. My oczywiście mamy zarezerwowane środki w wieloletniej prognozie finansowej na tę inwestycję, także w budżecie. Natomiast no, po ostatnich deklaracjach zarówno rządowych, jak i pana przewodniczącego Koralewskiego na ostatniej sesji, to prawdopodobne jest, że raczej nie doczekamy się na środki dotyczące rozbudowy tej drogi. W związku z tym, czy podczas procedowania tego planu także będziemy jak gdyby zajmować się tym, że ta droga w najbliższym czasie może zostać nierozbudowana i być w takim układzie, w jakim jest obecny. Już sekundę. Oczywiście my zawsze analizujemy jakby stan docelowy. We wszystkich dokumentach strategicznych ta rezerwa pod rozbudowę ulicy Kartuskiej zostaje i będzie. To, że na dzień dzisiejszy jakby nie mamy środków na jej realizację, nie przesądza docelowego zagospodarowania. Ja tylko chciałam pokazać, że te wszystkie inwestycje drogowe, które zostały zrobione w poprzednim rozdaniu unijnym, były zarezerwowane od lat 60. I to, że mamy rezerwę, to tylko dobrze świadczy o tym, że myślimy docelowo, mamy kierunek, wizję zagospodarowania tego obszaru. Ja bym chciała tylko Państwu przypomnieć, że wzdłuż ulicy Kartuskiej bardzo ładnie rozwija się m.in. Park Maszynowa, czyli ten kierunek, który został założony w dokumentach studialnych, jak i też wzdłuż ulicy Kartuskiej ze względu właśnie na docelowe zagospodarowanie, na docelową rozbudowę ulicy Kartuskiej wprowadza się tutaj funkcję usługową, czyli taki kierunek ekranowania zabudowy mieszkaniowej, która tutaj się bardzo ładnie będzie rozwijała. Zarówno Rada Dzielnicy, jak i Stowarzyszenie Kokoszki podnosiło, że zasadne jest utrzymanie drobnego ziarna usług od ulicy Kartuskiej. W momencie, kiedy ulica Kartuska zostanie rozbudowana, zmieni się jej klasa i dostępność od ulicy Kartuskiej zostanie ograniczona. Czyli nie będzie możliwości tak częstych zjazdów, aby móc zatrzymywać się wzdłuż tych usług. Chciałabym tylko przypomnieć, że w dokumentach planistycznych tutaj mamy zarezerwowany teren pod możliwy rozwój ośrodka usługowego, zarówno z przestrzenią publiczną, zarezerwowaną
sprawowano z rezerwacją pod usługi oświaty, jak i też pod usługi kultury religijnego, czyli zakładamy, że te usługi związane z obsługą mieszkańców powinny się rozwijać tutaj w części centralnej tej zabudowy mieszkaniowej. Natomiast naturalna obudowa ulicy Kartuskiej jak najbardziej powinna składać się z obiektów usługowych, biurowo-usługowych, co też będzie stanowiło taki ekran akustyczny od ulicy Kartuskiej. Ja bym chciała jeszcze tylko oddać głos panu prezesowi, który ma ostatnie, najświeższe informacje w zakresie ulicy Kartuskiej. Panie przewodniczący. Bardzo proszę. Pan prezes Aleksandrowicz. Dzień dobry. To znaczy działania, o które zabiegaliśmy, o finansowanie z tego działania, to jest Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, działanie 4.1. Wszystko wskazuje, że z tego działania raczej dofinansowania nie dostaniemy, no bo jest pewna dyskusja na temat interpretacji, czy to jest część infrastruktury TENT, tak zwany odcinek ostatniej mili, czy nie. Ministerstwo zachęca nas, żebyśmy przygotowali dokumentację do działania 4.2. na którym w tym roku było bardzo dużo wniosków, te pieniądze szybko się skończyły, a na działanie, o które aplikowaliśmy, była nadwyżka wolnych środków. Istnieje szansa, że te środki się pojawią pewnie za 2-3 lata. Zakładamy, że nie ma innej możliwości niż przynajmniej etapowo ulicę Kartuską rozbudowywać. Od 1 stycznia też obowiązuje nowelizacja ustawy o drogach publicznych, która dopuściła partycypację samorządów w budowach, przebudowach, modernizacjach dróg krajowych. To jest droga krajowa numer 7 i też będziemy przygotowywać dokumentację, żeby ten projekt do partycypacji zgłosić. No, nie możemy powiedzieć teraz, że dostaniemy dofinansowanie, ale tak wygląda teraz sytuacja z przygotowaniem tego projektu. Projekt jest w pełni przygotowany, posiada pełne dokumentacje. W zasadzie zawiesiliśmy u pana wojewody wydawanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, no bo czekamy, co będzie z dofinansowaniem. Dziękuję bardzo. I następny głos to jest pan radny Andrzejczak. Panie przewodniczący, pani dyrektor, tutaj właśnie pojawiły się duże obawy mieszkańców Kokoszek, Smegorzyna związanej ze zmianami w tym planie zagospodarowania przestrzennego. Po pierwsze, w związku z tym, że ten plan dosyć świeżo jest zmieniany, a po drugie właśnie, tak jak pani już wspomniała, w związku z kwestiami tam mikroniwelacji i tak dalej. I też tutaj pojawia się ten wątek między innymi parku maszynowa. Może dlatego tutaj jest też taki odbiór tych zmian, że planujemy coś w podobnych gabarytach, czy proponują państwo tam infrastrukturę przemysłową. Może należałoby dosyć trochę pogłębić też w tej sprawie konsultacje i z mieszkańcami, i z Radą Dzielnicy, i ze stowarzyszeniem, żeby może bardziej precyzyjnie też pewne plany odnośnie tego terenu przekazać w większym po prostu gronie. Jeszcze ja bym też chciał się odnieść właśnie do i zapytać o te kwestie związane ze zgodnością ze studium i te kwestie makroniwelacji i zmniejszenia ilości aktywnej biologicznie. O ile ten parametr ma być tam zmniejszony, bo nie dosłyszałem najprawdopodobniej. I jeżeli chodzi o tą makroniwelację, czy ona by dotyczyła całego terenu, czy ona po prostu byłaby fragmentarycznie w pewnych częściach, tam gdzie miałaby powstawać taka zabudowa usługowa, czy po prostu cały ten teren miałby być zniwelowany względem obecnego stanu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Już tutaj głos pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie radny, ja chciałabym powiedzieć, że w uchwale o przystąpieniu jest jednoznacznie wskazany kierunek, czyli wzmocnienie funkcji usługowej na terenach położonych po południowej stronie ulicy Kartuskiej i wskazujemy funkcję biurowo-magazynową. Ja, tak jak już mówiłam na Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, nigdy nie było naszą intencją wprowadzenie tutaj produkcyjno-usługowo-składowej funkcji i ta funkcja byłaby niezgodna z obowiązującym dokumentem ze studium. W studium jest ten teren przeznaczony pod funkcje usługowe, czyli tutaj jest pełna zgodność. Natomiast co do makroniwelacji, na dzień dzisiejszy dopiero rozpoczynamy pracę nad tym planem. Nie potrafię powiedzieć, w jakim obszarze to będzie wskazane, o jakim zasięgu. Również nie potrafię
odpowiedzieć na pytanie związane z zmniejszeniem powierzchni biologicznie czynnej, ale to jest naturalny jakby kierunek w momencie dopuszczenia funkcji usługowych, biurowych. Konsekwencją jest zmniejszenie powierzchni biologicznie czynnej, aby móc umożliwić zagospodarowanie pod parkingi tego typu infrastrukturę, ale nie potrafię na dzień dzisiejszy odpowiedzieć. Jesteśmy na początkowym etapie, czyli przed nami jeszcze analizy, koncepcja i zapisy planu miejscowego. Co do poszerzonej partycypacji społecznej, przedstawiciele Biura Rozwoju Gdańska, kierownik, jak i projektant już spotykali się z Radą Dzielnicy ze dwa tygodnie temu. Było spotkanie, było też przedstawianie jakby naszego, przedstawianie obecnych ustaleń planistycznych w tym zakresie. Byli przedstawiciele też Stowarzyszenia Kokoszki. Też była im przedstawiana ta koncepcja. Ja myślę, że na etapie, ten kierunek zmian, myślę, że na etapie koncepcji nie będzie żadnego problemu, tak jak do tej pory współpracy z Radą Dzielnicy i projektanci przyjadą, wyjaśnią wszystkie wątpliwości. Także tutaj jak najbardziej jesteśmy otwarci i zawsze realizujemy te w momencie, kiedy jest taka potrzeba. Spotykamy się z mieszkańcami, ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja pragnę zwrócić uwagę, że mieszkańcy nie czują zagrożenia ze strony ulicy Kartuskiej, która potencjalnie ma być rozbudowana, jak sugeruje tutaj przewodniczący Piotr Buraski. Ja myślę, że mieszkańcy obawiają się, że ta zmiana planu spowoduje konieczność budowy dróg dojazdowych do tych zabudowań usługowych. W związku z tym zwiększy się tam ruch dużego tonażu, ewentualnie generujący dodatkowy hałas bliżej zabudowy mieszkaniowej. I to jest ta obawa, z którą zwracają się do władz miasta. A jeśli chodzi o finansowanie samej ulicy Kartuskiej, to jest takie przysłowie: grosz do grosza i uzbiera się kokosza. Jak pan przewodniczący Boraski uznał, że należy wydać, rozproszyć środki na inne wydatki typu in vitro i tym podobne, no to niestety nie ma groszy, nie będzie kokoszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Emilia Lodzińska. Dziękuję bardzo. Na ostatniej komisji mieliśmy dosyć burzliwą dyskusję z udziałem mieszkańców. Padały różne sformułowania. Natomiast był taki przedstawiony slajd, który obrazował kierunek, w którym miałaby ta zabudowa się rozwijać na tym terenie. Pani dyrektor, czy my mamy ten slajd, żebyśmy mogli tutaj pokazać, że te obawy mieszkańców odnośnie zabudowy produkcyjnej są źle sformułowane i taka zabudowa na tym terenie nie powstanie. Myślę, że to by ten slajd by rozwiał te wątpliwości. To była taka wizualizacja, to chyba było prezentowane przez pana prezesa. Tak mi się, z tego co pamiętam, to taki slajd był właśnie prezentowany. Mamy ten slajd, żeby go zaprezentować? Nie, to nie jest ten slajd. Nie ma. Pani dyrektor, dobra, już. Sekundę. Pani dyrektor, bardzo proszę. Pani radna, my nie mamy tego slajdu, ponieważ to nie jest materiał, który powstał na podstawie już koncepcji planu miejscowego, natomiast wywołał burzliwą dyskusję ze względu na to, że mieszkańcy wyobrażają sobie, że tak ta zabudowa będzie zrealizowana. To był tylko i wyłącznie wniosek do zmiany tego planu miejscowego. Ja bym nie chciała tutaj pokazywać mieszkańcom czegoś, co na pewno zostanie przemodelowane, przeprojektowane i na pewno nie będzie wyglądało to w ten sposób. Więc to zagospodarowanie, ten wniosek wywołał burzliwą dyskusję, bo mieszkańcy podnosili, że mówimy o Pierzei, a tam została wprowadzona zabudowa grzebieniowa, więc to nie jest żaden materiał, który już jest wynikiem konsultacji i prac analitycznych nad tym planem. To jest zwizualizowanie przez wnioskodawcę, czyli w tym wypadku przez agencję GARG, Gdańską Agencję Rozwoju Regionalnego, zwizualizowanie ich wniosku. Ja bym nie chciała jakby dalej kontynuować rozmów na temat tego wniosku, bo to jest jeden z elementów, który będzie wzięty pod uwagę na etapie analiz, natomiast na pewno nie będzie to wyglądało w ten sposób. Ja sekundę już powiem, że pani chce uzupełnić. Bardzo proszę.
Mi bardziej chodziło o to, żebyśmy jasno przekazali mieszkańcom, że takie magazyny jak po drugiej stronie ulicy Kartuskiej nie powstaną, bo ja zrozumiałam z tej dyskusji na komisji, że to jest właśnie główna obawa mieszkańców. Oni obawiają się tego, że my na tym terenie również przewidujemy takie hale magazynowe. I chciałabym, żeby to jasno zabrzmiało, że takich planów miasto nie ma. W obowiązujących dokumentach planistycznych park maszynowy jest przeznaczony pod funkcję produkcyjno-usługowo-składowe. Mówimy o zupełnie innym zagospodarowaniu. Tutaj mamy na myśli funkcje usługowo-biurowe z obiektami logistycznymi czy z magazynami do 2000 metrów kwadratowych. To jest zupełnie inna skala, więc jakby to nie jest porównywalne. Tutaj jest po prostu uzupełnienie zabudowy mieszkaniowej usługami biurowymi, biurowo-logistycznymi, ale o zupełnie innej skali. Dziękuję bardzo. Pan radny Wojciech Stybor. Sekundę. Już sekundę. Wojciech Stybor. Bardzo proszę. Pani dyrektor, jak właściwie pytanie do pani dyrektor albo do pana prezesa Aleksandrowicza dotyczące wariantu B, że tak powiem, rozbudowy ulicy Kartuskiej, a mianowicie jest oczekiwanie na wykorzystanie środków z różnych projektów unijnych lub innych funduszy. Moje pytanie brzmi tak, co się stanie, jeżeli nie uda się pozyskać tych funduszy, czy mamy wariant B i jaki jest szacowany koszt wykonania tego odcinka drogi? Bo jak rozumiem, to jest inwestycja, którą tak czy owak musimy zrobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan prezes Aleksandrowicz. Sekundę jeszcze, tylko wyłączę sekundkę. Bardzo proszę. W drodze w zasadzie półtora rocznych prac projektantów, a potem uzgodnie z Wydziałem Infrastruktury Urzędu Wojewódzkiego, który jest właściwy, żeby wydać zezwolenia, ustaliliśmy, że cała inwestycja będzie podzielona na dwa etapy. Pierwotnie miała być to rozbudowa w zasadzie od węzła Karczemki, czyli tej okolicy ulicy Otomińskiej do granic miasta. Teraz mając świadomość, że mimo wszystko może nie być takiej możliwości, żeby uzyskać finansowanie na cały ten zakres, szacowany nawet do kwoty 150 milionów, podzieliliśmy całą tą inwestycję zgodnie z wytycznymi Wydziału Infrastruktury na dwa etapy, czyli od węzła Karczemki do ulicy Bysewskiej i od ulicy Bysewskiej do granic miasta. Gdyby udało nam się z Ministerstwem Infrastruktury i Budownictwa i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad podpisać jakąś umowę o partycypacji, to bylibyśmy w stanie według mnie zbudować pierwszy etap, ten, który jest najbardziej potrzebny, czyli wydłużenie w zasadzie obecnego odcinka dwujezdniowego 2x2 do ulicy Bysewskiej. To jest inwestycja, która całościowo powinna się zamknąć w kwocie od 50 do 70 milionów. To wynika z naszej części kosztorysowej tej inwestycji. Jeżeli byśmy mogli to zrobić w modelu partycypacji, to myślę, że budżet miasta byłby w stanie tą inwestycję w jakiś sposób ponieść. Pytanie, jak procentowo ta partycypacja by się rozkładała. Czy bylibyśmy w stanie na przykład przekonać władze centralne chociażby do partycypacji na zasadzie 50% na 50%, to według mnie jest wtedy wykonalne i do dźwignięcia przez budżet miasta. I to jest w zasadzie ten wariant B. No, ciężko by było dzielić tą inwestycję na jeszcze mniejsze etapy, bo po prostu nie byłoby żadnego efektu, jeżeli chodzi o usprawnienie komunikacyjne tego odcinka drogowego. Dziękuję. Dziękuję. Pani przewodnicząca Owczarczak. Szanowni Państwo, to przystąpienie do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rzeczywiście wzbudziło dość duże emocje mieszkańców i dość długą dyskusję na Komisji Zagospodarowania. Chciałam tylko przypomnieć, że cały czas rozmawiamy o przystąpieniu do zmiany planu. Nie rozmawiamy w tej chwili o szczegółowych zapisach, które się w nim znajdą, bo takiej propozycji na razie nie ma. To wszystko w trakcie procedowania tego planu zostanie przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska i zostanie skonsultowane zarówno z Radą Dzielnicy, jak i ze wszystkimi zainteresowanymi mieszkańcami.
Dzisiejsze głosowanie o przystąpieniu do tego planu nie przesądza jeszcze ani o tym, jak ten teren będzie wyglądał, ani czy w ogóle ten plan zostanie uchwalony. Otwiera tylko drogę do dalszej rozmowy na ten temat. Dziękuję. Pan radny Marek Bumblis. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem przypomnieć, że za mojego życia tereny kokoszek tak zwanych zawsze pełniły funkcję produkcyjno-usługową składową. I z kolei za mojego życia jako radnego zawsze zgodnie, czy to rządzący, czy opozycja, dbaliśmy o to, żeby takie funkcje pozostały, żeby stanowiły one rezerwę na okres koniunktury, której jeszcze w latach 90. nie było za bardzo widać. I był pewien ruch mieszkańców lokalizacji wokół tych stref przemysłowo-usługowo-składowych, budowy mieszkań, budowy domów o charakterze dzielnic mieszkaniowych. W tej chwili od kilkunastu lat powstaje tam wiele obiektów, na których istnienie Gdańsk liczył. To są miejsca pracy, podatki i tak dalej, i tak dalej. Rezerwa terenu na nową kartuską, nazywam to skrótem myślowym, przy węźle komunikacyjnym, jest funkcją docelową i oczekiwaną i należy ją pozostawić niezależnie od tego, jakie funkcje nadamy procedowanemu aktualnie przystąpieniu, planowi, do którego w tej chwili przystępujemy. Te tereny są Gdańskowi potrzebne, są to tereny rozwojowe, a miejscowy plan, który teraz tworzymy, stanowi dla mieszkańców Gdańska, mieszkających na południe od tychże terenów, wielką szansę. Ten plan może stanowić swoisty ekran wyciszonych usług, który pozwoli w rozsądny sposób przejść między terenami produkcyjno-usługowymi, a terenami mieszkaniowymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Andrzejczak. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektor, tu jeszcze takie, bo tu jest jeden z głównych takich niepokojów jest też związany z docelowym układem komunikacyjnym, ponieważ przy rozbudowie kartuskiej, z tego co ja wiem, to w 5 obsługujących tą zabudowę nie będzie i ten ruch będzie musiał się odbywać poprzez tereny, które są czy częściowo zamieszkane i tak dalej. Tu też mieszkańcy się boją tego, że zwiększenie tych parametrów usługowych, co za tym idzie oczywiście zwiększenie ruchu i tak dalej, wpłynie czy też na jakość ich życia, czy na układ drogowy, który obecnie obowiązuje. I tu też powiem szczerze, jest akurat ja mam taki jako radny dyskomfort, bo my przygotowujemy plany zagospodarowania, mamy tych planów naprawdę bardzo dużo, a trzeba powiedzieć, że ten plan jest dosyć świeży, on ma niespełna 3 lata. I ja rozumiem, że mogą zachodzić pewne zmiany i gospodarcze i inne, ale raczej nie w ciągu 3 lat. I tu jest jakby bardziej taki problem, że my się obracamy wokół tych samych spraw i powtarzamy te plany. To też według mnie właśnie to powoduje, że mieszkańcy widzą w tym jakieś inne zamiary, które niekoniecznie są prawdziwe. Natomiast pytanie jest takie, czy na dzisiaj przy tym przystąpieniu my możemy powiedzieć jednoznacznie, czy będzie ten ruch obsługiwany przez ulicę Kartuską, czy Nową Kartuską, czy nie będzie mógł być obsługiwany, bo tak jak ja to widzę przy rozbudowie ulicy Kartuskiej jako ulicy dojazdowej, tranzytowej do Gdańska, do obwodnicy i do autostrady, no tam raczej wpięć pewnie nie powinno być, ale może się mylę i będzie można zrobić jakieś wpięcie do obsługi ruchu przy Kartuskiej, nie wchodząc w strukturę osiedla i Smęgorzyna. Pani dyrektor, bardzo proszę, sekundę. Panie radny, zgodnie z obowiązującym planem miejscowym zostały wyznaczone węzły właśnie z ulicy Kartuskiej, gdzie jest możliwe włączenie się. Czyli są 3 punkty wskazane i ze względu właśnie na rozbudowę i na klasę drogi nie będzie takich dodatkowych możliwości. Tutaj naszymi granicami planu proponujemy objąć mniej więcej pas o szerokości. Tu jest około 100 metrów, tu jest 120-130 metrów. Planujemy w ramach właśnie tego układu, tego pasa terenu wprowadzenie obsługi komunikacyjnej od tych planowanych dróg i obsługa właśnie poprzez wprowadzenie tutaj obsługi komunikacyjnej. Takie są zamierzenia, ale to precyzyjnie będzie już zaplanowane na etapie planu miejscowego. Także ten układ jest zdeterminowany, są określone możliwości włączenia zgodnie z normatywem.
Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Druk 1090. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, przeciwnych 11, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Druk 1108, pani dyrektor. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ulicy Wroniej w mieście Gdańsku. Teren o powierzchni 1 hektara zlokalizowany w dzielnicy Aniołki w rejonie ulicy Wroniej. Celem zmiany planu miejscowego jest umożliwienie zachowania układu przestrzennego tej historycznej części. Ze względu na zły stan techniczny bardzo wiele obiektów zostało tutaj wyburzonych i zarówno Rada Dzielnicy Aniołki, jak i Wydział Architektury dostrzegli potrzebę wprowadzenia uregulowania zapisów planistycznych w celu odtworzenia tego charakteru zabudowy wzdłuż ulicy Wroniej. Plan miejscowy z 2005 roku wskazywał tutaj szereg obiektów o wartościach kulturowych. Tak jak powiedziałam, część z nich została już wyburzona ze względu na stan techniczny, więc tutaj również jest zasadne, aby uporządkować tę sytuację formalno-prawną w tym zakresie. Rada Dzielnicy Aniołki złożyła w formie uchwały postulat o rozszerzenie granic planu miejscowego w zakresie przedłużenia rezerwy terenowej, przedłużenia ulicy Kopernika oraz terenów na północ od ulicy Orzeszkowej. My przeanalizowaliśmy zasadność zmian tych granic. Nie widzimy takiej możliwości, ponieważ w rejonie ulicy Orzeszkowej realizuje się nowa zabudowa zgodnie z obowiązującym planem miejscowym i ona nigdy nie będzie miała już charakteru, jaki chcemy wytworzyć na ulicy Wroniej. Natomiast co do rezerwy terenowej pod przedłużenie ulicy Kopernika, w obowiązujących dokumentach planistycznych ta rezerwa jest i nowa inwestycja, która realizuje się na zapleczu ulicy Wroniej, będzie miała tą obsługę właśnie z tego łącznika. Docelowo to jest połączenie, które w obowiązującym dokumencie strategicznym, czyli w studium jest wskazywane jako bulwar akademicki, więc nie ma uzasadnienia do likwidacji tego połączenia. A plan miejscowy jest stricte planem, który ma uporządkować i utrzymać charakter zabudowy wzdłuż ulicy Wroniej. Dziękuję. Prezydent prosi. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1108. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1109 druk. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Aniołki rejon ulicy Jana Dantyszka i Dębowej w mieście Gdańsku. Teren o powierzchni 1,4 hektara zlokalizowany na zapleczu zabudowy Dantyszka i na zapleczu budynków Akademii Medycznej. Plan dla tego obszaru z 2003 roku przeznacza tutaj dominująca funkcja, to jest zabudowa mieszkaniowa ekstensywna, domy wolnostojące jedno lub dwumieszkaniowe na jednej działce oraz zabudowę usługową i na niewielkim fragmencie ustala przeznaczenie pod usługi nauki i zdrowia jako tereny inwestycyjne od rozbudowy akademii. Celem planu jest realizacja wniosku, aby dopuścić tutaj zabudowę wielorodzinną z niewielką intensyfikacją parametrów związanych właśnie z powstaniem, realizacją zabudowy wielorodzinnej. Co do stanowiska Rady Dzielnicy, jak najbardziej jest pozytywne, natomiast co do zmiany funkcji, natomiast parametry na dzień dzisiejszy, ze względu na to, że jeszcze nie ma koncepcji, budzą pewne wątpliwości, ale to na etapie procedury partycypacji społecznej będziemy omawiać z Radą Dzielnicy Aniołki. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie. Głos dyskusji pani radna Emilia
Lodzińska. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, ja nie zapytałam o to na komisji, dlatego teraz mam pytanie, bo ten teren jest objęty miejscowym planem dla takiego, dla dużego terenu 08 chyba 17, jeżeli dobrze pamiętam. Dlaczego akurat takie granice planu są, teraz przystępujemy do zmiany planu, akurat dla takich granic? Dziękuję. Dziękuję. Sekundę pani. Bardzo proszę. Ze względu na to, że cały ten teren tutaj, tak jak pani zastrzega, to był teren należący do Akademii Medycznej i Akademia Medyczna sprzedała tą nieruchomość, fragment swojej nieruchomości w takich granicach i wnioskodawca po prostu wystąpił z wnioskiem o zmianę planu miejscowego. Natomiast na pozostałym terenie należącym do Akademii Medycznej są wskazane funkcje właśnie usługi przeznaczeniem z ukierunkowaniem na usługi nauki i zdrowia. Czyli tylko i wyłącznie w tym zakresie, w pozostałym zakresie Akademia nie składała wniosków, aby zmienić to przeznaczenie. Dziękuję bardzo. Pan radny Milewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Rzadko zabieram głos w tego typu sprawach, ale akurat no, miałem przyjemność przez kilka lat w tej dzielnicy intensywnie bywać ze względu na studia. W związku z tym znam dobrze ten charakter tego miejsca. Tuż obok, przy poprzedniej uchwale, pani dyrektor nas informowała, z jaką troską miasto podchodzi do charakteru historycznego, kulturowego tej dzielnicy. I dwie ulice dalej miasto proponuje w dzielnicy, którą można nazwać dzielnicą jednorodzinnych domów albo willową, intensyfikację zabudowy na działce świeżo sprzedanej przez Akademię Medyczną. To proszę państwa, no, na kilometr pachnie stylem tego zarządu miasta. Po prostu biznes ponad wszystko. Niszczenie tkanki miasta, niezachowanie charakteru dzielnic. To jest po prostu oburzające. Państwo po prostu nie macie wstydu, podejmując tego typu inicjatywy. Chciałbym zapytać panią, dlaczego pani nie wyjaśnia dokładnie, jakie jest stanowisko Rady Dzielnicy, czy są protesty. Jak wygląda kwestia właściciela, nazwy tej spółki, gdy pani chciała wymienić, a nie posługiwać się tylko enigmatycznie, spółka prawa handlowego. To są rzeczy, o których powinno mówić otwarcie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani dyrektor. Ja chciałam tylko przypomnieć, że powiedziałam, jakie jest stanowisko Rady Dzielnicy Aniołki. Rada Dzielnicy Aniołki pozytywnie zaopiniowała kierunek zmiany funkcji, aby wprowadzić zabudowę wielorodzinną. Natomiast co do parametrów urbanistycznych ma wątpliwości i będziemy rozmawiać na etapie procedury planu miejscowego. Jest to przystąpienie. Na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych parametrów wiążących dla tego terenu. Natomiast chciałabym tylko wspomnieć, że zarówno oczywiście zabudowa w sąsiedztwie ulicy Dantyszka, jak i Dębowej charakteryzuje się zabudową willową. Natomiast po drugiej stronie ulicy Dębowej jest cały zespół akademików. Są to budynki zabudowy typowo wielorodzinnej, zamieszkania zbiorowego, są to bloki. Więc ten charakter zabudowy jest tutaj różnorodny. Oczywiście Brzeszcz charakteryzuje, w tej części charakteryzuje się, dominuje się zabudowa willowa. Natomiast jest ciężko mi na dzień dzisiejszy powiedzieć, w jakim charakterze będą to budynki. Jakie będą miały zapisy związane z kształtem dachu, ponieważ nie ma jeszcze wytycznych do tego planu, więc na razie jest to przystąpienie. A co do właściciela nieruchomości, jest to Invest Comfort. Dziękuję. Pan radny Milewski. Ja tylko chciałbym tak dla porządku, chociaż na wiele nie liczę, do kolegów radnych z Platformy Obywatelskiej z apelem o to, żeby no, spróbowali też wznieść się ponad swoje dyrektywy polityczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głosów więcej nie ma. Druk 1109. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, 9 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1110. Pani dyrektor, bardzo proszę. Sekundę tylko dam głos. Tutaj bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie uchwalenia przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo rejon przystanku PKM Brętowo w mieście Gdańsku. Teren o powierzchni 1,4 hektara jest na dzień dzisiejszy niezabudowany. Znajduje się pomiędzy ulicą Rakoczego a nasypem Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w sąsiedztwie przystanku PKM Brętowo. Polityka miasta w zakresie realizacji czy zmiany planów miejscowych w sąsiedztwie przystanków Pomorskiej Kolei Metropolitalnej idzie w kierunku intensyfikacji tej zabudowy, aby wykorzystać to położenie i jak najlepiej wypełnić te fragmenty miasta w sąsiedztwie właśnie przystanków. Jest to któryś z kolei planów miejscowych, który właśnie realizuje tą politykę w tym zakresie. Również zapytaliśmy się Pomorskiego Konserwatora Zabytków co do możliwości intensyfikacji parametrów zabudowy i tutaj dostaliśmy pozytywną opinię w tym zakresie. Co do zmiany planu miejscowego wnioskowała firma prywatna. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1110. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 20 radnych, 0 przeciwnych, 8 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Przechodzimy teraz, Szanowni Państwo, do druku 1087. Pan dyrektor Maciej Lorek. Dzień dobry, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Gdańsk. Praktycznie ilość kąpielisk się nie zmienia w stosunku do roku ubiegłego. Jedyna zmiana jest, że w Sobieszewie było 200 metrów, teraz będzie 100 metrów, ale za tą rekompensatę będzie otwarte takie miejsce zwyczajowe wykorzystane, na którym będzie ratownik. To będzie kąpielisko w Świbnie, gdyż mieszkańcy się do tego domagają. Wnoszę do Wysokiej Rady o przystąpienie do uchwalenia wykazu kąpielisk na rok 2017. Dziękuję. Komisje dwie opiniowały, kultury i turystyki oraz sportu. Obydwie komisje pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1087. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 26 radnych, 0 przeciwnych, 1 głos wstrzymujący, uchwała została podjęta. Druk 1089, pan dyrektor Tarnacki Janusz. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy udzielenia dotacji celowych na prace konserwatorskie przy obiektach zabytkowych w roku 2017. Tegoroczny budżet w stosunku do ubiegłego roku został na ten cel zwiększony o 500 tysięcy złotych i wynosił 2,5 miliona. Pozwoliło to na udzielenie dotacji w sumie 17 podmiotom. Wydatkowano niemal 100% bez niecałego tysiąca. W tych 17 podmiotach było 11 osób prawnych kościoła, 5 wspólnot mieszkaniowych i 1 osoba prywatna. Średnio dotacje zostały udzielone na wysokości 50%. Zatem w imieniu prezydenta i własnym wnoszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Komisja Kultury i Turystyki opiniowała pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie. Głos dyskusji pan radny Adam Nieroda. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Naprawdę bardzo duży wzrost wydatków, wzrost o 500 tysięcy w kwocie konkretnej, natomiast procentowo o 25%. Możemy zobaczyć przez tych kilkanaście lat, jakie są efekty tych dotacji. Można sobie zrobić
specjalny spacer ich śladem, natomiast zapewne jak co roku jest dosyć duża grupa wniosków odrzuconych z powodów formalnych i naprawdę warto by edukować, czy to te wspólnoty mieszkaniowe zainteresowane, czy osoby prywatne, jak złożyć prawidłowo taki wniosek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Coś chce pan dodać? Nie, nic. Sekundę, już. Bardzo proszę. Chciałem powiedzieć, że w roku bieżącym 6 wniosków zostało odrzuconych. Jeden wniosek to był wniosek osoby prawnej kościoła, 4 wspólnot mieszkaniowe i 1 osoba fizyczna. Ja powiem tak, że zresztą co roku państwu na sesji mówię, że nikomu, kto zwrócił się o pomoc w wypełnieniu wniosku, w wyjaśnieniu pewnych kwestii, nie odmawiamy takiej pomocy. Ta pomoc jest udzielana do dnia, ostatniego dnia na składanie wniosku, czyli do 31 grudnia. Natomiast po złożeniu wniosku, no niestety już później jakby te informacje nie są udzielane i komisja rozpatruje te dokumenty, które formalnie zostały złożone. Dziękuję bardzo. Druk 1089. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękujemy. I teraz druk 1122. Referuje pani dyrektor Frydrych. Bardzo proszę. 122. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej województwu pomorskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań wykonywanych przez Muzeum Narodowe w Gdańsku. Środki finansowe zostaną przeznaczone na adaptację budynku do prowadzenia działalności merytorycznej Oddziału Sztuki Współczesnej Muzeum Narodowego w Gdańsku. Oddział Sztuki Współczesnej podejmie również działania programowe, które przygotują profil przyszłego Muzeum Finalnej Lokalizacji. Będzie tworzyć zbiory biblioteczne, wystawy sztuki współczesnej, prowadzić działalność naukową, kulturalną i edukacyjną. Dzięki przeznaczonym przez gminę miasta Gdańska środkom Muzeum Narodowe w Gdańsku będzie mogło również zrealizować w tym roku na wysokim poziomie projekty kulturalne, które są również priorytetowymi działaniami dla miasta Gdańska. Łączna kwota pomocy samorządowej wynosi 1 143 700 zł. Prezydent wnosi uchwalenie. Dziękuję bardzo. Dwie komisje kultury i turystyki i strategii budżetu opiniowały pozytywnie ten projekt. Głos dyskusji. Przewodniczący Komisji Kultury Marek Bumpis. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem powiedzieć, że komisja zaprosiła na swoje posiedzenie i spotkała się z kierownikami jednostek, którzy będą wykorzystywali dotacje przyznane przez miasto Gdańsk. Projekty te rokują jak najlepiej, na pewno ku chwale gdańskiej kultury, naszej metropolitalnej gdańskiej kultury. Te na Muzeum Narodowe, na Muzeum Sztuki Współczesnej, no wpisują się w program rewitalizacji terenów postoczniowych. Także one rozszerzają te nakłady, o których mówił pan konserwator Janusz Tarnacki. Wydaje mi się, że będziemy wszyscy zadowoleni z efektów pracy, ale nie chcę mówić o szczegółach, żeby nie zapeszyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Kołakowska. Ja chciałam zapytać, jakie konkretnie projekty będziemy finansować? Sekundę, pani dyrektor. Bardzo proszę. Są to 3 grupy działań. Pierwszy to adaptacja budynku zlokalizowanego w Gdańsku przy ulicy Doki i Jaracza, działka numer 151/18, obręb 68. I to jest ten budynek, który będzie poddany adaptacji, przeznaczony na cele stworzenia oddziału Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziału Muzeum Narodowego w Gdańsku, a także działania merytoryczne w bieżącym roku prowadzone w celu popularyzacji idei oraz rozpoczęcia prac merytorycznych w tym oddziale. Poza tym projekty kulturalne
bieżące Muzeum Narodowego w Gdańsku, które są również bardzo istotne dla miasta, o czym już wcześniej wspomniałam, i są to wystawy wpisujące się w obchody jubileuszowe reformacji, czyli organizacja wystawy Gdańsk protestancki w epoce nowożytnej w 500-lecie wystąpień Marcina Lutra wraz z wydaniem dwutomowego katalogu, promocja albumu Sąd Ostateczny Hansa Memlinga Andrzeja Nowakowskiego, wystawa fotogramów z albumu oraz wykład dotyczący tego dzieła oraz działanie merytoryczne, cykl wykładów poświęconych tryptykowi pod nazwą Akademia Sądu Ostatecznego. Dziękuję bardzo. Więcej głosów w dyskusji nie ma. Druk 1122. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 28 za, 0 przeciwnych, 4 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1088. Pani dyrektor Iwona Bierut. Dzień dobry, Szanowni Państwo. Druk 1088 stanowi o dokapitalizowaniu naszej jednoosobowej spółki Gdańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego kwotą 923 tysiące złotych. Mikrofon, Pani Dyrektor, mikrofon, bo tak słabiej słychać. O. O, dobrze. Chodzi o dokapitalizowanie naszej spółki jednoosobowej GTBS kwotą 923 tysiące złotych na realizację inwestycji dotyczącej zbudowania CALU, czyli Centrum Aktywności Lokalnej, w dzielnicy Górna Orunia. Dziękuję. Dziękuję. Komisje dwie opiniowały polityki gospodarczej morskiej oraz strategii budżetu. Opinie pozytywne. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1088. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. I druk następny, druk 1091. Pani dyrektor Bierut. Tak, druk stanowi o dokapitalizowaniu spółki Hala Gdańsk-Sopot, w której gmina ma 50% udziału wespół z gminą Sopot. Chodzi o dokapitalizowanie spółki kwotą 250 tysięcy złotych na rewitalizację zniszczonego już skateparku oraz sali treningowej, która dzisiaj służy tylko koszykarzom, a ma służyć także siatkarzom. Taką samą kwotę również desygnuje gmina miasta Sopot do spółki. Dziękuję. Dziękuję. Komisje dwie polityki gospodarczej morskiej, strategii budżetu opiniowały pozytywnie. Głos dyskusji pan przewodniczący Borawski. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, jakby mogła pani jeszcze trochę rozwinąć temat hali, bo wiem, że tam jest kwestia, byliśmy jako Komisja Strategii Budżetu w lutym na spotkaniu z zarządem hali i wiem, że jest kwestia dotacji, którą stara się hala, która ma służyć przebudowie oświetlenia wewnątrz hali. I chciałem się dowiedzieć, czy może pani coś więcej na temat tego konkursu i ewentualnie, czy mamy zaplanowane jakieś środki, jeżeli byłyby pomyślna decyzja, czy będą jeszcze jakieś rozszerzenia, podwyższenia kapitału co do tego tematu. Dziękuję. Dziękuję. Sekundę, pani dyrektor, sekundkę. Bardzo proszę. To znaczy, jeśli chodzi o dokapitalizowanie spółki na inwestycje, my jako gmina miasta Gdańska jesteśmy przygotowani, bo mamy zaplanowane środki finansowe i w wieloletniej prognozie i w budżecie. Natomiast równolegle musi iść dokapitalizowanie również z gminy miasta Sopot. I tutaj czasami spotykamy się z problemem, który musi być merytorycznie dosyć mocno przedyskutowywany po stronie sopockiej, aby mogła również w 50% partycypować w kosztach. Więc jeżeli będzie zgoda gminy miasta Sopot, to nasza zgoda jest, bo to jest bardzo ważne przedsięwzięcie. Na ten moment trudno mi powiedzieć o Sopocie. Dziękuję bardzo. 1091 druk, więcej głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 23 za, 0. Dziękuję bardzo. 8 osób wstrzymało się, przeciwnych, przepraszam, i 0 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1100 referuje pan dyrektor Kotłowski.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Zarządu Dróg Zieleni w Gdańsku, jednostki budżetowej, do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. Zmiana w tej uchwale dotyczy tylko strony porządkowej, a mianowicie dotychczasowa nazwa Zarządu Dróg Zieleni zostaje zastąpiona nazwą nową Gdański Zarząd Dróg Zieleni. Pozostałe części uchwała pozostaje bez zmian. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opiniowała pozytywnie projekt. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1100. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Następny druk 1101. Pan dyrektor Kotłowski. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składane przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy miasta Gdańska oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sytuacja identyczna jak w uchwale poprzedniej. Formalna zmiana nazwy Zarządu Dróg Zieleni w Gdański na nazwę Gdański Zarząd Dróg Zieleni. Dziękuję. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Kolejna uchwała. Zaraz, dziękuję. Dziękuję. Jeszcze jest na razie. 22 za, 0 przeciwnych, 9 wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1102. Pan dyrektor Kotłowski. Kolejna uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określenia terminu częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Sytuacja tak jak poprzednio, uchwała porządkowa, zmiana nazwy Zarządu Dróg Zieleni, Gdański Zarząd Dróg Zieleni. Dziękuję. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1102. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21, 0 przeciwnych, 9 osób wstrzymało się głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1103. Pan dyrektor Kotłowski z autopoprawką. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gdańska. No to już jest trochę inna uchwała, nie taka znowu porządkowa. Wynika ona, czy podyktowana jest ona opublikowaniem rozporządzenia ministra środowiska, które to rozporządzenie ustala sposób segregacji odpadów. Dotychczas przypomnę, że były to odpady suche, mokre i szkło lub i zmieszane. W tej chwili zgodnie z tym rozporządzeniem wchodzi inny rodzaj segregacji, mianowicie papier, szkło, tworzywo i metale, biodegenerowalne odpady, resztkowe i zmieszane, jeżeli ktoś nie wyraża zgody na segregację. Oczywiście w tej uchwale również zmiana też porządkowa, czyli nazwa z Zarządu Dróg i Zieleni, Gdański Zarząd Dróg i Zieleni. Ponadto uchwała ta, tak zwany duży regulamin, ustala częstotliwość odbioru poszczególnych frakcji, minimalną ilość pojemników dla frakcji, uszczegóławia godziny wystawiania odpadów ponadgabarytowych, ustala zgodnie z rozporządzeniem kolory pojemników, wprowadza dla budynków jednorodzinnych i dla mikroprzedsiębiorstw worki na odpady segregowane i określa sposób umieszczenia pojemników w tak zwanych punktach gromadzenia odpadów, czyli porządkuje pewne kwestie, które no jak gdyby wygenerowało życie poprzez obserwacje w dotychczasowym regulaminie w zakresie, że tak powiem, ustawiania odpadów, pojemników na odpady i sposobu ich odbierania. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej. Opinia pozytywna. Druk 1103 z autopoprawką. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo.
za, 22 radnych, 0 przeciwnych, 8 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. 1104, pan dyrektor Kotłowski. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli tak zwany mały regulamin, czyli już bardziej szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu odbierania odpadów. I tak między innymi powtarza się oczywiście w tej uchwale frakcje, które są w regulaminie tym pierwszym, w tym dużym regulaminie tak zwanym. Jest także, było do tej pory, co zostało zmienione, brak ograniczenia w wymianie pojemników. Mianowicie chodzi o to, że mieszkańcy bardzo często zgłaszali potrzeby wymiany pojemników na większe, na mniejsze, znowu na większe, na mniejsze. Były to pewne koszty zawirowania. Zrezygnowano z tego i w tym regulaminie jest możliwość wymiany przez mieszkańca raz do roku jednego pojemnika dla poszczególnych frakcji odbieranych odpadów. Jeżeli chodzi o częstotliwość odbieranych odpadów, to też ten mały regulamin ustala. Szkło pozostaje bez zmian, w budynkach jednorodzinnych jeden raz na miesiąc, wielorodzinnych dwa razy w miesiącu. Papier to są oczywiście założenia, nie wiem jak się strój będzie kształtował, gdyby te założenia się nie spełniły, no to oczywiście to zostanie zmienione. Jeżeli chodzi o papier, w budynkach jednorodzinnych jeden raz na miesiąc, wielorodzinnych dwa razy w tygodniu. Jeżeli chodzi o tworzywa i metal, były w zabudowie jednorodzinnej dwa razy w miesiącu, wielorodzinnej dwa razy w tygodniu. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opiniowała pozytywnie. Druk 104 z autopoprawką. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 22 radnych, 0 przeciwnych, 8 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1111. Pan dyrektor Kotłowski jeszcze nie? Nie, już nie. Jest pan dyrektor Radowicz teraz, tak? 1111? Transport dotyczy cen za przejazdy środkami transportu zbiorowego oraz wysokości opłat do dodatkowych opłat manipulacyjnych. Pan dyrektor Radowicz, bardzo proszę. Odwrotnie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, panel obywatelski pod tytułem Jak lepiej przygotować Gdańsk na wystąpienie ulewnych opadów deszczu wzorem innych miast Warszawa, Kraków, rekomenduje możliwość wprowadzenia narzędzia szybkiej reakcji w postaci uprawnienia wszystkich pasażerów do korzystania z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w okresie wystąpienia sytuacji kryzysowych. Na przykład podtopienie, smog czy śnieżyce. Tego typu zasady taryfowe mogą zostać uchwalone wyłącznie przez Radę Miasta, stąd uprzejmie proszę Radę o przyjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej i Morskiej oraz strategii budżetu. Obydwie komisje opiniowały pozytywnie ten druk. Głos w dyskusji pan radny Andrzejczak. Panie Przewodniczący, Panie Dyrektorze, chciałem się spytać, czy to też będzie na przykład obejmowało takie specjalne akcje, jak na przykład czy dzień bez samochodu i tak dalej, czy to się tylko do takich kryzysowych sytuacji odnosi, czy też na przykład takich specjalnych wydarzeń związanych na przykład z promocją transportu zbiorowego i tak dalej. Dziękuję. Dziękuję. Pan dyrektor Ząbkowski, bardzo proszę. Jeżeli chodzi o dzień bez samochodów, to już taki zapis w uchwale taryfowej istnieje. 22 września zawsze jest dzień bez samochodu. Natomiast absolutnie ten zapis w uchwale nie ma nic wspólnego z promocją, tylko daje możliwość wprowadzenia ad hoc takiej sytuacji, kiedy nie ma możliwości utrzymania ruchu indywidualnego i można wyłącznie transport zbiorowy zaoferować mieszkańcom jako środek transportu w mieście. Czyli ta uchwała ma umożliwić poprawienie funkcjonowania miasta właśnie w sytuacjach kryzysowych i to nie ma nic wspólnego z promocją. Dziękuję bardzo. Głosów więcej nie ma. Druk 1111. Kto z pań i panów jest za podjęciem?
Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1119. Referuje pan dyrektor Kotłowski. Bardzo proszę. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. Takich domków letniskowych na terenie Gdańska jest kilkanaście, tak dla ciekawości. Jest to opłata roczna. Opłata za rok 2016 została ustalona na początku roku. W ciągu roku została zmieniona, a ponieważ jest to opłata roczna, no to zmiana tej uchwały polega na tym, że ta nowa opłata obowiązuje od roku 2017. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej, opinia pozytywna. Druk 1119. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Sekundę. Dziękuję. Sekundę, sekundę. Dziękuję. Za było 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1117. Teraz jest pan dyrektor Radowicz. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zmiana uchwały o SPP ma dwa punkty merytoryczne, pozostałe bardziej są natury porządkowej. Pierwsza merytoryczna kwestia to jest zmiana obszarów w strefie płatnego parkowania. Dotyczy trzech dzielnic, mianowicie Wrzeszcza, Oliwy i Jelitkowa. Jelitkowo jest zupełnie nową strefą i obejmuje ciąg ulicy Jelitkowskiej, Kaplicznej i Wypoczynkowej i dwa takie prostopadłe odcinki, krótki, ulicy Piastowskiej, ulicę Nadmorską. Jeśli chodzi o Oliwę, to dotyczy ona, może powiem tak, w chwili obecnej obszar w strefie płatnego parkowania jest ograniczony ulicami Opata Jacka Rybińskiego od północy, Jana Barzyńskiego od południa, Grunwaldzka i Polanki od wschodu i zachodu. W chwili obecnej na wniosek Rady Dzielnicy Oliwa obszarem strefy płatnego parkowania obejmujemy cały obszar administracyjny dzielnicy Oliwa. Jeśli chodzi o Wrzeszcz, dodatkowo są dwa obszary, mianowicie w okolicach ulicy Sobótki Akacjowej, to jest jedno, i drugi na północy dzielnicy wrzeszczańskiej, czyli takie ulice Podleśna, Batorego, Obywatelska, Dekerta, Jesionowa. Wszystkie trzy rady wyraziły opinie, rady dzielnicy wyraziły opinie pozytywne dla tych zmian. Drugą kwestią merytoryczną jest zmiana stawki za abonament mieszkańca, jeśli chodzi o płatność miesięczną. Do tej pory płatność miesięczna wynosiła 20 zł, zmniejszamy ją do złotych 10 miesięcznie. Pozostałe zmiany to są zmiany natury kosmetycznej. Dziękuję, dziękuję. Komisje dwie, Polityki Gospodarczej Morskiej oraz Strategii Budżetu, opiniowały pozytywnie. Pan radny Wojciech Stypor. Panie dyrektorze, ja kilka pytań związanych ze strefą płatnego parkowania, szczególnie jeżeli chodzi o Oliwę. Proszę o uzasadnienie, bo myślę, że mieszkańcy, internauci chcieliby usłyszeć, dlaczego rozszerzamy tą strefę płatnego parkowania na praktycznie całą dzielnicę Oliwa, bo to ma też nie tylko sąsiedztwo Oliwia Business Center ma na to wpływ, ale także działania Uniwersytetu Gdańskiego. Czy były prowadzone rozmowy z Uniwersytetem Gdańskim na ten temat, na temat parkingu, który jest przy Uniwersytecie Gdańskim? Poza tym mam jeszcze pytanie, gdzie fizycznie staną parkometry i w jakim czasie
ma się to odbyć, w jakim czasookresie. Ostatnie pytanie, czy jak rozumiem było, ponieważ jest to wniosek złożony przez Radę Dzielnicy Oliwa, mówię o strefie płatnego parkowania w Oliwie, to nie jest projekt ZDIZ, tylko to zostało jakby na wniosek mieszkańców reprezentowanych przez Radę Osiedla. Proszę o odpowiedź na te pytania. Dziękuję. Dziękuję. Już sekundkę, oddam głos już panu dyrektorowi. Bardzo proszę. Po kolei odpowiadając na pytania pana radnego, trzeba tutaj podkreślić, rzeczywiście jest to dzielnica, która chyba jak żadna inna w Gdańsku nie posiada na swoim terenie takiego intensywnej lokalizacji powierzchni biurowych, jak jest właśnie tam. OBC wspomniane przez pana radnego, ale dochodzi do tego również Alchemia i ilość samochodów, które rozlewały się i rozlewają się cały czas właśnie pracowników tych biurowców, jest ogromna, stąd też i determinacja Rady Dzielnicy. Przyznaję, jeżeli myśmy myśleli o rozszerzeniu, bo oczywiście obserwowaliśmy ten rozlewający się potok samochodów pracowników biurowych, myśleliśmy o nieco skromniejszym zakresie. Rada Dzielnicy była mocno zdeterminowana. Pierwsze parkometry, które miałyby stanąć, sądzę, ale będzie to robione oczywiście w porozumieniu ścisłym z Radą Dzielnicy, ale to są mniej więcej te ulice jak ulica Podhalańska, Leśna, Liczmańskiego, ale jeszcze do końca tego nie przesądzamy. Jeśli chodzi o, dokłada się do tej całej układanki czy niedobrej sytuacji parkingowej, decyzja, o której słyszeliśmy Uniwersytetu Gdańskiego, że samochody spoza jakby obszaru zainteresowania uniwersytetu, czyli obcy, nie będą mogli wjeżdżać na parkingi. Jeśli chodzi o rozmowy z samym uniwersytetem, my jako Gdański Zarząd Dróg i Zieleni nie rozmawialiśmy. Pewnie były jakieś rozmowy, jeśli chodzi o Radę Dzielnicy, ale tutaj jakichś większych informacji nie mogę podać. To tak mniej więcej. Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Andrzejczak. Panie przewodniczący, panie dyrektorze, akurat w temacie też Oliwy, bo miałem przyjemność uczestniczyć i w większości spotkań organizowanych w tej sprawie przez Zarząd Dróg i Zieleni, a także Radę Dzielnicy. I rzeczywiście tu też należy podkreślić kilka istotnych elementów, ponieważ Zarząd Dróg i Zieleni, czy tutaj prezydent nie wnosił o tak szerokie rozszerzenie strefy płatnego parkowania w Oliwie. Tak jak pan tu wyjaśnił, jest kilka takich elementów związanych z tym, że tą strefę rozszerzamy. Natomiast tu rzeczywiście są te czynniki związane z urbanizacją terenów biurowych w Oliwie, ale także chcę powiedzieć, że też mieszkańcy i te wnioski mieszkańców płynęły na przykład z ulic, które znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie dworca w Oliwie, gdzie będzie otwierany sklep dyskontowy, gdzie będzie otwierany hotel, gdzie będą otwierane bardzo szerokie usługi, a także przenoszona przychodnia PKP do dworca w Oliwie. Także tam też ruch znacząco wzrośnie. My niestety w Oliwie mamy do czynienia z olbrzymim napływem pracowników, studentów, a także osób korzystających z obsługi tych biur. I w tej chwili, kiedy Oliwa liczy około 17 tysięcy mieszkańców, to najprawdopodobniej w tym roku ta ilość osób pracujących w Oliwie zbliży się do około 20 tysięcy, a tak naprawdę musi mieć też na uwadze taką sytuację, że centra biurowe znajdują się też przy ulicy Arkońskiej, to jest w bezpośrednim sąsiedztwie Oliwy, i także jest rozbudowana bardzo intensywnie cała Pierzeja Alei Grunwaldzkiej od ulicy Kołobrzeskiej do Abrahama. Tam powstanie kilkaset tysięcy metrów powierzchni biurowej i już jakby nawet tego nie wliczamy do tych 20 tysięcy. Ponieważ też my szukaliśmy jako radni, jeszcze ja jako radny dzielnicy, innych rozwiązań,
bo wiemy, że strefa płatnego parkowania też ma swoje skutki związane z tym, że mieszkańcy ponoszą opłaty, że pracownicy tych biur mają też ograniczone wtedy możliwości dojazdu do tych biur. Natomiast w tej chwili tak naprawdę nie ma takich instrumentów oprócz strefy płatnego parkowania, która by wymusiła korzystanie z transportu publicznego, a nie zastawianie się samochodami. Ja bym chciał do pana dyrektora jeszcze taką skierować też takie pytanie, dlatego że były w tych głosach mieszkańców, szczególnie Oliwy, podnoszone kwestie płatności za abonament. Ponieważ w tej chwili myśmy poprzednio obniżyli te stawki do 120 zł rocznie dla mieszkańca, natomiast były takie postulaty, żeby to znacząco obniżać. Ja powiem szczerze, że z mojego punktu widzenia użytkownicy samochodu, sam jestem użytkownikiem samochodu, powinni jakieś opłaty z tego tytułu ponosić, bo nie wszyscy mają samochody i nie wszyscy muszą płacić też za te niedogodności, które one powodują, jak rozjeżdżanie zieleni, jak malowanie pasów, jak wszystkie inne remonty i tak dalej. Natomiast ponieważ jest odpowiedź na moją interpelację w sprawie wpływów ze strefy, one rzeczywiście znacząco rosną. Czy państwo też będą analizowali taką sytuację, aby część tych środków, która pochodzi z funduszy związanych z wykupem abonamentów i tak dalej, jeżeli będzie to dużo wyższa kwota niż ta, która jest potrzebna do obsługi, do kosztów funkcjonowania strefy, czy myślą państwo o tym, czy trwają jakieś prace nad tym, aby zastanowić się, żeby tą nadwyżkę, czy przeznaczać na przykład na dofinansowanie transportu publicznego i tak dalej, na promocję, czy dofinansowanie takich form. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor, bardzo proszę. Rzeczywiście ostatnio, no, na skutek zwiększenia się strefy, wpływy do budżetu miasta nieco rosną. Będziemy to analizowali i jak sądzę, jest pewna niewątpliwie nadwyżka, jeśli chodzi o dochody nad kosztami, i tutaj będziemy to przedstawiać prezydentowi Grzelakowi i poddawać pod dyskusję. Dziękuję. Ja nie wiem, czy chciał pan uzupełnić, panie radny, tamtą wypowiedź, bo jest kolejka, czy to może poczekać? Dobra. Damy teraz głos, bo to uzupełnienie tamtej wypowiedzi. Tak. Dziękuję, panie przewodniczący. Jedno krótkie pytanie dodatkowe dotyczące, którego nie udało mi się zadać przy pierwszym, ponieważ by odpowiedź pana dyrektora prawdopodobnie była bardzo, bardzo szeroka i można byłoby się w tym wszystkim pogubić. Chodzi mi konkretnie o same opłaty dla mieszkańców, o obniżenie tych opłat, ponieważ czasami dochodzą głosy z różnych stron, że dlaczego miasto pobiera takie opłaty od mieszkańców i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym, żeby pan dyrektor wyraźnie powiedział, dlaczego, z czego wynika pobór opłat od mieszkańców w strefach płatnego parkowania, bo jak my akurat wiemy, z tych opłat zrezygnować nie możemy ze względu na prawo, tak? Bardzo bym prosił o uściślenie. Dziękuję bardzo. Już łączę. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Jak już powiedziałem, rzeczywiście opłata roczna dla mieszkańców 120 zł, poprzednio czy obecnie jeszcze obowiązująca 20 zł miesięcznie. W tej chwili ta propozycja uchwały z 20 zł miesięcznie schodzimy na złotych 10. Tak naprawdę to nie ma przepisu, który by kazał czy nie pozwalał na zmniejszenie tej opłaty do zera. Można taką zerową stawkę dla mieszkańców wprowadzić. Natomiast myślimy z punktu właśnie widzenia tych kosztów, które są do ponoszenia, jeśli chodzi o oznakowanie strefy w szczególności, ale również jeśli chodzi o zwiększone koszty dotyczące w szczególności oczyszczania, odśnieżania w trakcie zimy, nie podjęliśmy takiej decyzji, żeby koszta czy abonament mieszkańca zmniejszyć do zera. To był główny powód. Natomiast jeśli chodzi o to podstawowe pana pytanie, czy
jest taki przepis, który nie pozwala na wprowadzenie stawki zerowej. Nie, takiego przepisu nie ma. Dziękuję. Pani radna Lodzińska. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, ja mam dwa pytania i jedną prośbę. Zacznę od prośby i przedstawię sytuację, która zaistniała na ulicy Zator Przytockiego w Gdańsku Wrzeszczu. Tam państwo część ulicy przeznaczyli właśnie na strefę płatnego parkowania i pojawiła się taka sytuacja, że przed skrzyżowaniem z ulicą Konopnicką trawniki są zajeżdżone już. I mam prośbę, żeby jak będziecie państwo wyznaczali te miejsca płatne, spojrzeli globalnie, że te miejsca, które potencjalnie mogą służyć kierowcom do parkowania, żeby je w jakiś sposób zabezpieczyć, na przykład ustawiając jakiś kwietnik albo jakąś barierkę, żeby w ten sposób potraktować, bo potem Straż Miejska, ja oczywiście wzywam Straż Miejską, nie zawsze udaje mi się dodzwonić, to jest jeden element. Jak już mi się udaje, to Straż Miejska przyjeżdża, po czym mówi, że ale tutaj no nie do końca jest już trawnik, bo on został już zajeżdżony. No faktycznie on został już zniszczony, bo kierowcy w ten sposób omijają miejsca płatne. Jest taka furtka, więc chciałabym, żebyśmy nie zostawiali tym kierowcom takiej furtki i zadbali o całą przestrzeń wokół właśnie tych miejsc, gdzie jest konieczne jest zniesienie opłaty. A druga rzecz, na ulicy Upphagena, na łączniku pomiędzy ulicą właśnie Upphagena a Grunwaldzką, postawili państwo ostatnio dwa parkometry. One w tej chwili są jeszcze nieczynne. I pytanie moje brzmi, bo mieszkańcy się do mnie zgłaszają, czy opłata będzie obowiązywała na całej ulicy Upphagena, czy tylko właśnie na tym łączniku pomiędzy Upphagena a Aleją Grunwaldzką? I także mam pytanie, kto wnioskował o to, żeby w tamtym miejscu ustawić parkometry, bo one dosyć zostały ustawione tak dziwnie, bo tam akurat gdzie one zostały ustawione, problemu co do parkowania nie ma. Natomiast problem jest z ulicą samą Upphagena, która momentami staje się nieprzejezdna, bo jedna i druga strona ulicy jest zastawiona przez samochody i ruch musi się odbywać wahadłowo. Kierowcy próbują jakoś tam się wciskać, co stanowi też zagrożenie zarówno dla samochodów, które stoją, jak też dla tych, które są w ruchu. Więc takie moje pytanie. I jeszcze jedna rzecz a propos tej samej uchwały i zapisów, które w niej są i dokumentów, które są uprawnione do uzyskania karty opłaty zryczałtowanej. I takie pytanie techniczne. Jeżeli jedna osoba ma dwa samochody, to czy ona dla tych dwóch samochodów może uzyskać taką kartę, czy tylko dla jednego? Jak to wygląda technicznie? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Sekundę. Panie dyrektorze, zaraz tylko, bardzo proszę. Odpowiadając kolei na pani pytania i prośbę, jeśli chodzi o Zator Przetockiego, oczywiście tak, pochylimy się nad tą całą sprawą. Nie potrafię odpowiedzieć na pytanie dotyczące ulicy Upphagena. Zorientuję się i wtedy bezpośrednio do pani radnej przekażę tą informację. Natomiast jeśli chodzi o właścicieli pojazdów, jeżeli ma dwa samochody, no to dotyczy to jednego samochodu. Jednak chcielibyśmy, żeby no ta strefa, to jest nie tylko rotacja, ale to jest również pewna dążność miasta do tego, żebyśmy wszyscy, tak jak tutaj jesteśmy i wszyscy mieszkańcy miasta, dokonywali takich mentalnych przebudowań w sobie, że nie tylko samochód, ale i inne środki komunikacji. To jest komunikacja zbiorowa, to jest, nie wiem, rower czy spacer pieszo. Dwa samochody, to dwie opłaty i wtedy ma możliwość taką? W tym momencie nie, mówimy o opłacie zryczałtowanej mieszkańca i wtedy na jeden samochód. Nie na jeden, ale tak. Jeśli w rodzinie są dwa samochody, czy to opłacam dwa samochody? W tym momencie ten drugi samochód to jest traktowany tak jak, no powiedzmy sobie, samochód osoby spoza, tak. No to przyszedł ktoś, może mieć żonę, mąż, tak? Jeszcze w tym temacie pani radna jeszcze chyba chciała, tak? Bo ja rozumiem, że sekundę. Tak, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że powinniśmy te zapisy jednak jakoś doprecyzować, bo one pozostawiają dużą lukę interpretacyjną i żeby nie było wątpliwości do tego, czy mogą mieszkańcy mieć dwa samochody, jeden samochód, żeby uniknąć jakichś później konfliktów na tym tle, powinniśmy w jakiś sposób te zapisy tutaj doprecyzować, żeby nie było możliwości interpretacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jest pan coś dodać, panie dyrektorze? Tak? Tak, przyjął pan dyrektor te uwagi. Pani radna Dudek. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, drodzy internauci. Chciałabym zapoznać państwa z treścią jednego z wielu maili, które otrzymałam w sprawie. Kwestię poruszałam na Komisji Strategii i Budżetu, ale wiem, że osoby zainteresowane śledzą obrady sesji, dlatego chciałabym, aby bezpośrednio otrzymały odpowiedź od pana. Pani Bożena pisze, szanowni państwo, w związku z montowaniem przez zarząd dróg i zieleni gęstej sieci parkometrów, która pokrywa coraz bardziej intensywnie nowe obszary naszego miasta, zwracam się do państwa z prośbą o podjęcie uchwały, która dałaby możliwość wykupu abonamentu za 20 zł miesięcznie nie tylko mieszkańcom, ale również pracownikom obszaru, który znalazł się w strefie płatnego parkowania. Wiele osób ze względu na charakter pracy i miejsce zamieszkania musi dojeżdżać do pracy samochodem, a ponoszenie kosztów 500 zł miesięcznie za samo parkowanie, bo tyle wynosi zwykły abonament, również dla osób parkujących obok zakładu pracy, to kwota przekraczająca możliwość zwykłego obywatela. Mieszkam we wsi Niestępowo i niestety nie mam połączenia autobusem ani pociągiem. Z wyrażami szacunku pani Bożena, prosiłabym o ustosunkowanie się do prośby. Dziękuję bardzo. Od razu pan odpowiada, panie dyrektorze, od razu. Sekundkę. Bardzo proszę. Już wymienialiśmy tutaj poglądy na komisji dotyczącej tej właśnie sprawy. Nie przewidywaliśmy poza mieszkańcami istotnego abonamentu dla osób, które chciałyby parkować w strefie płatnego parkowania. Cóż, między innymi podkreślam, te osoby, które w danym obszarze pracują i chciałyby parkować samochody, to one powodują, że miejsca parkingowe są permanentnie zajęte. I dlatego też takiego zwolnienia, czy takiej ulgi abonamentowej nie przewidujemy. Jeżeli poszlibyśmy w tym kierunku, to wówczas cała idea strefy w moim najgłębszym przekonaniu w dużej mierze ległaby w gruzach. Stąd czegoś takiego nie robimy. Po prostu te miejsca, jeżeli byśmy szli w takim kierunku, to te miejsca nadal byłyby zajęte i nie byłoby efektu wymaganego przez ustawę o drogach publicznych dla strefy płatnego parkowania, czyli dokonania wymiany samochodów, rotacji samochodów. Dziękuję. Bardzo proszę, chciała coś dodać pani radna. Ja chciałam zapytać, czy w związku z tym parking przy Urzędzie Miasta będzie również objęty strefą płatnego parkowania, bo tam również są zajmowane miejsca. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, chce pan odpowiadać od razu, tak? Bardzo proszę. Jeśli chodzi o parking Rogaczewskiego przy Urzędzie Miejskim, nie ma takiej możliwości, ponieważ teren, na którym się znajduje, nie jest drogą publiczną, a jedynie na drodze publicznej można ustanawiać strefy płatnego parkowania. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Borawski. Przepraszam, Żaneta Gierek jeszcze na początek, bo jest następny. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jako radna dzielnicy Oliwa, dzielnicy,
Radna miasta, ale okręgu Oliwa, no już się nie czepiajcie. No muszę powiedzieć, że nie do końca jestem zadowolona z tego, że radni dzielnicy podjęli decyzję i my jako radni miasta bez konsultacji, bez rozmów z radnymi dzielnicy, bo niestety takiego zaproszenia nie dostałam i słyszałam, że inni też nie, mamy dzisiaj przegłosować strefę płatnego parkowania praktycznie dla całej Oliwy. Zabrakło tu rozmów z właścicielami Oliwa Gate, z Taurusa. Uważam, że również powinni w tym uczestniczyć, zaproponować również rozwiązania wtedy, kiedy mogliby ich pracownicy, a ich jest bardzo dużo, płacić ciut mniejsze abonamenty i może bardziej były wykorzystywane miejsca podziemne, które są zarówno w jednej, jak i drugiej części Oliwy. Chodzi mi o ten business center. Zabrakło również spotkania z radnymi dzielnicy i radnymi miasta, ponieważ rozumiem, że jeżeli radni dzielnicy podejmują uchwałę, to radni dzielnicy biorą na siebie odpowiedzialność za skutki tej uchwały. Ja muszę powiedzieć dzisiaj, że nie jestem przekonana do głosowania na tak. Prawdopodobnie wstrzymam się od głosu. Nikt z radnych dzielnicy nie pofatygował się, żeby z nami radnymi przedyskutować ten fakt i przekonać nas, że będzie to słuszna decyzja, która będzie służyła wszystkim mieszkańcom dzielnicy. Jak dobrze wiemy, nie wszyscy mieszkańcy dzielnicy zgadzają się z tą decyzją. Zabrakło rozmów, szczególnie w tych obszarach, które są najbardziej uciążliwe i dlatego moja decyzja jest taka, nie inna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Borawski. Dziękuję bardzo. Tak ad vocem w stosunku do tego maila, do mnie także pani z Niestępowa pisała, myślę, że do chyba wszystkich radnych. I tak szczerze mówiąc uważam, że jest to absolutnie skandaliczne, znaczy takiego typu wymuszanie osoby, która wyprowadziła się z miasta, mieszka poza miastem, jest użytkownikiem miasta Gdańska i wymuszanie tego, że dla tej pani powinniśmy ustanowić abonament, tak jak dla mieszkańców Oliwy czy innych miejsc, gdzie ustanawiamy strefę płatnego parkowania po to, żeby pani mogła wygodnie podjeżdżać pod budynek swojej pracy. Ustanawiamy strefy płatnego parkowania tylko i wyłącznie w miejscach, gdzie jest zdecydowany deficyt takich miejsc i także ustanawiamy strefy płatnego parkowania, gdzie oferta komunikacji publicznej jest po prostu najlepsza, jeżeli chodzi o Gdańsk. Ciężko sobie wyobrazić miejsce bardziej skomunikowane przez komunikację publiczną o lepszej ofercie niż właśnie okolice Centrum Biurowego w Oliwie, gdzie mamy zarówno tramwaje, pociągi SKM, pociągi PKP, pociągi PKM-ki, autobusy, ścieżki rowerowe z każdej strony, możliwy dojazd i wszelkiego rodzaju inne udogodnienia. Przypominam także, że miasto Gdańsk wydało ponad 100 milionów złotych na całą infrastrukturę towarzyszącą do kolei metropolitalnej i polecam państwu przejazd w godzinach porannych, bo bardzo wiele mieszkańców korzysta właśnie z tej opcji park and ride. Przyjeżdżają spoza miasta, zostawiają swoje auto na parkingu, czy to w Baninie, czy to w Rębiechowie, czy to na Jesieniu, czy to w innych miejscach, gdzie są duże parkingi przy kolejce PKM-ki i dojeżdżają do miasta PKM-ką, nie zwiększając ruchu i nie powodując zbędnej ilości samochodów właśnie w tym centrum biurowym. Przypominam państwu, że w Oliwie pracuje kilkadziesiąt tysięcy mieszkańców i naprawdę żadne miasto nie jest w stanie obsłużyć tych mieszkańców, że wszyscy dojeżdżali tam swoim samochodem. Właśnie po to jest komunikacja publiczna i nasze duże dotacje do tej komunikacji publicznej, aby mieszkańcy mogli dojeżdżać także komunikacją publiczną. I tak zostało to skonstruowane i dlatego także rozszerzamy tą strefę płatnego parkowania. I przypominam także, że pomni różnego rodzaju historii, które miały miejsce w latach poprzednich dotyczących rozszerzania stref płatnego parkowania, zdecydowaliśmy, że naszą politykę będziemy prowadzić w taki sposób, że będziemy rozszerzać strefy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będzie wyraźna potrzeba, wyraźne skierowanie przez mieszkańców i przez radnych dzielnic, aby taką strefę poszerzyć. I w tym wypadku na dzisiejszej sesji mamy konkretne uchwały rad dzielnic, które
proszą nas o rozszerzenie takiej strefy płatnego parkowania. I tylko w momencie, kiedy właśnie będzie taka szeroka partycypacja i głosy mieszkańców, i głosy radnych dzielnic, to będziemy się decydować na to, żeby kierować takiego typu druki pod obrady Wysokiej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Gorecki. Sekundkę, już. Szanowni Państwo, Wysoka Rado, ja chciałbym ustosunkować się do kilku zagadnień związanych ze strefami płatnego parkowania, głównie dotyczy to Oliwy. Została nam przedstawiona propozycja opłat już dawno, tutaj 10 zł za miesiąc, miesięcznej opłaty z tytułu dla mieszkańców oczywiście, jako wielka łaska, że to jest dla mieszkańców bardzo dobrze. Chciałbym Państwu powiedzieć, że w Warszawie mieszkańcy płacą 30 zł, ale za cały rok. Za cały rok 30 zł. My w Gdańsku, dużo biedniejszym, od Warszawy, niestety, no widocznie Mariusz, musisz sięgnąć tutaj do i nadrobić zaległości, jeżeli chodzi o bogactwo tutaj miast. Warszawa jest najbogatsza i czy chcemy, czy nie. I 30 zł, jeszcze raz powiem, w Warszawie za cały rok, a nam się proponuje 10 zł. I powinniśmy się z tego, 10 zł miesięcznie i powinniśmy się z tego bardzo cieszyć. Druga sprawa, oczywiście lepiej, że jest Oliwia Business Center w Oliwie niż to, co było. Natomiast łączy się to z komplikacjami dla mieszkańców, nie tylko jeżeli chodzi o strefę płatnego parkowania, ale również takie chodzą słuchy, mam nadzieję, że jest to nieprawda, ale jak znam świat, coś jest na rzeczy, że są badane koncepcje, żeby Oliwę przeorać kolejną ulicą w Poprzek, żeby połączyć Oliwia Business Center z Polankami. Mam nadzieję, że jest to nieprawda i nic w tych informacjach ciągle powtarzających się w Oliwie nie ma, ale zawsze źdźbło prawdy jest w tego typu informacjach. Także, a z drugiej strony też przychylam się do głosu, że wypadałoby, jeżeli my mamy głosować, jesteśmy radnymi Rady Miasta Gdańska z tych dzielnic, też z nami skonsultować tutaj sprawy związane ze strefami płatnego parkowania, a nie tylko pozostawić tą sprawę radnym dzielnicy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Teodorczyk. Dziękuję bardzo. Ja chciałem przyłączyć się zarówno do głosu pana Goreckiego w sprawie stref płatnego parkowania, jak i głosu pani Żanety Geryk. Też jestem radnym z okręgu szóstego, ale ja mam jeszcze dalej idący wniosek, bo uważam, że nic nie stoi na przeszkodzie. Zresztą tutaj pan dyrektor potwierdzał, że nie ma takiego obowiązku, aby z mieszkańców Oliwy zdjąć całkowicie obowiązek płatności za parkowanie. I taki jest mój wniosek po prostu, aby mieszkańcy Oliwy nie płacili za parkowanie. Dziękuję bardzo. Dziękuję, ale ja rozumiem, że to jest wniosek, który należałoby wcześniej postawić. W tej chwili on jest bezzasadny w momencie głosowania tej uchwały. No to nie, ja Rozumiem wniosek do ZDZ-u, tak? Tak, nie w stosunku do tej uchwały, tylko do, żeby inaczej. Dziękuję, tak. Pod namysł po prostu, tak. Pod rozważenie. Pan przewodniczący Koralewski. Panie dyrektorze, myślę, że warto tutaj powiedzieć, czy ten system płatnego parkowania w Gdańsku bilansuje się. Czy miasto Gdańsk poprzez Zarząd Dróg i Zieleni więcej wydaje niż pozyskuje środków z tego systemu? Ten system rozlewa się po całym mieście, więc z tego, co pan powiedział, utrzymanie zimowe i tak dalej, w związku z tym koszty wydaje się, że rosną. Także mamy już tutaj dodatkowy argument przeciwko rozszerzaniu tych stref płatnego parkowania. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Andrzejczak. Ja, szanowni państwo, chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że konsultacje społeczne na temat płatnego parkowania w Oliwie były bardzo rozszerzone. Było kilka takich spotkań. Były podzielone na spotkania, parkowanie od torów kolejowych do Witastwosza, ta południowa część, potem północna.
Dyskusję w ogóle o strefie parkowania płatnego w Oliwie zaczął 6 lat temu pan wiceprezydent Lisicki, jak dobrze pamiętam, i wtedy był olbrzymi opór. Ja chcę państwu powiedzieć co do opłat za parkowanie. W Warszawie jest 30 zł, w Sopocie jest 0 zł dla mieszkańców. Natomiast ja bym chciał się spytać państwa radnych, którzy wnioskują takie postulaty, aby obniżyć do zera, żeby kierowcy nie płacili takich opłat. Jakie jest uzasadnienie? Znaczy ludziom, którzy jeżdżą na rowerach, którzy chodzą piechotą, będziemy dopłacać, będziemy im płacić jakieś, że są nieuciążliwi, że nie generują hałasu, że nie generują zanieczyszczeń, że nie generują zagrożeń. Czy my będziemy tym osobom dopłacać? Czy na przykład osobom przyjeżdżającym do pracy na rowerze powinniśmy wprowadzić jakąś specjalną stawkę jako miasto, że będziemy im płacić za to, a kierowców zwolnimy całkowicie z opłat? Kolejna sprawa. To nie jest opłata, chcę powiedzieć, to nie jest opłata za parkowanie. To jest opłata za parkowanie przy drodze publicznej. Pracodawcy mogą i powinni zapewniać, jeżeli mają takich pracowników, którzy na przykład mają rodziny wielodzietne i tak dalej, powinni im zapewniać na terenie swoich zakładów pracy miejsca parkingowe. Kolejna sprawa to są właśnie te maile, które przychodzą od mieszkańców Niestępowa, Żukowa i tak dalej. Z całym szacunkiem dla tych mieszkańców, ale zachęcam ich do korzystania z Pomorskiej Kolei Metropolitarnej, zachęcam ich do korzystania z innych rozwiązań lub nawet, żeby przyjeżdżali wspólnie ze znajomymi. Jak nie było strefy płatnego parkowania w Oliwie, wszystkie nasze ulice były w ciągu dnia, stały tam samochody z Kartuz, z Wejherowa, właśnie ze wszystkich okolicznych gmin, z Pruszcza Gdańskiego i tak dalej. My nie mamy takiej możliwości, żeby każdemu w mieście zapewnić możliwość dojazdu do pracy samochodem, szczególnie kiedy, tak jak mówiliśmy, 17-tysięczna Oliwa jest w tej chwili podlega takim zmianom, że będzie w tej dzielnicy pracować może kiedyś w perspektywie najbliższych 3-4 lat dwa razy więcej ludzi niż w niej mieszka. My musimy zapewnić mieszkańcom Oliwy, ale nie tylko Oliwy, ale wszystkich dzielnic, komfort też życia w mieście i zdrowia przede wszystkim. Mówimy o smogu, mówimy o zanieczyszczeniach środowiska. Niech państwo też sobie przeliczą, ile tych samochodów dziennie właśnie miałoby wtedy wjeżdżać do Oliwy, ile już wjeżdża, jakie z tego z tytułu są skutki społeczne. My musimy prowadzić jednak gospodarkę bardziej zrównoważoną. Ja tak jak apeluję i oczywiście, jeżeli chodzi o opłaty, uważam, że można się zastanawiać nad obniżeniem opłat dla seniorów i tak dalej. Natomiast 2 litry paliwa miesięcznie to naprawdę nie jest wygórowana opłata. Przy opłatach, i tu też apel do tutaj prawej strony, czyli do Prawa i Sprawiedliwości, stawki za ubezpieczenia OC wzrosły o 500%, natomiast my tu obniżamy stawki za parkowanie. Tak jak ja powiedziałem, zachęcam do prac legislacyjnych na poziomie rządowym, bo my nie mamy w tej chwili innego instrumentu jako radni, żeby zmienić czy nawyki tych, którzy przyjeżdżają do naszych dzielnic, czy żeby w ogóle jakkolwiek ta polityka transportowa mogła w mieście funkcjonować i żeby nas nie zalały samochody. Naprawdę to, co powiedział pan przewodniczący Borawski, te dzielnice położone wzdłuż centralnego pasma usługowego, one naprawdę mają dobry dojazd. A kwestia właśnie parkowania, na przykład ja też jako rodzic wiem, że to jest czasami problematyczne nieużywanie samochodu, ale to też pracodawcy powinni zwrócić uwagę na to, czy powinni zapewniać miejsca parkingowe za darmo, na przykład dla rodziców rodzin wielodzietnych, czy w ogóle dla rodziców, którzy odwożą, przywożą dzieci, czy powinni równie traktować wszystkich pracowników, bo naprawdę nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że zaleją nas samochody i nie będziemy w stanie się poruszać po mieście, bo będą wszędzie stały samochody. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Zdanowicz. Bardzo dziękuję panie przewodniczący. Panie dyrektorze, co prawda mnie tutaj Mariusz troszkę pewne moje zapytania jak gdyby już powiedział, ale ja chciałem też. Czy panowie się zastanawiacie, pan czy pana firma, co będzie za 10 lat z parkingami? Co roku przybywa ileś samochodów. To są takie nasze dyskusje, jak gdyby doraźne takie. Ale co dalej, co za 10, co za 20 lat? Na dzisiaj, ja nie dożyję tych czasów na pewno, ale na dzisiaj w Japonii nikt nie może kupić samochodu, jeżeli się nie wykaże, że ma miejsce do parkowania. I to obowiązuje w całej Japonii. To jest akurat może bardzo jakoś odległe, ale znając pęd ludzi do samochodu, wcześniej czy później u nas do tego dojdzie. Przez parę lat
poprzedni dyrektor biura obsługi, biura rozwoju miasta, cały czas nam mówił, że są pewne normy. Ja cały czas miałem do niego pretensje o przeznaczanie tych podziemnych parkingów przy nowych inwestycjach. I on zawsze tłumaczył, że właściwie to jest taki przepis, że na ileś tam metrów to jest pół samochodu i to już moje owo. Czy państwo na przykład próbowali sprawdzić w godzinach pracy, ile samochodów, jak są wypełnione te parkingi na dole? Ja mam na myśli na przykład ruch Grunwaldzkiej i Szymonowskiego. Tam jest wiecznie, nie ma absolutnie, mimo że są usługi, bo jest i stomatolog, inne różne jeszcze usługi. I tam nie można nigdzie postawić samochodu, bo no nie ma miejsca. Co prawda obok jest HOSA i miała parking, taki, który w ciągu dnia jest pusty, bo ludzie nawet, którzy tam trzymają, to wyjeżdżają do pracy, ale tam trzeba zapłacić 3 zł za godzinę. I ci, którzy okupują te wszystkie ulice i tam dookoła tego biurowca, to są ci ludzie. No trzeba wymusić na przykład, nie wiem, na firmach i prawdopodobnie dojdzie do czegoś takiego, że jak będę szukał pracownika, to też również z tym, że zapewniam miejsce na parkowanie samochodu, żeby znaleźć pracownika. To dojdzie wcześniej czy później, to będzie się działo. I dlatego zadałem panu pytanie, co dalej, co za 10 lat? Będzie pan tutaj stał i będzie pan się jeszcze bardziej czerwony, bo nie bardzo wiadomo, co właściwie odpowiedzieć. I trzeba byłoby naprawdę na dzisiaj jakoś tak spojrzeć na to naprawdę w taki profesjonalny sposób, bo samochodów będzie przybywało. I proszę nie wierzyć, że my mamy najstarsze samochody w Europie czy na świecie, 15-20-letnie, bo one się będą wymieniały i w dalszym ciągu będą te same, będą 15-letnie najstarsze, ale będą, bo ktoś, kto trochę pojeździł, to nie rezygnuje z samochodu. Mimo że to byłoby na pewno wyszło na zdrowie. Wiem sam po sobie, w ostatnim czasie mam problemy z chodzeniem, ale to jest też właśnie spowodowane tym cholernym samochodem, że wszędzie, gdzie nawet tam, gdzie król na piechotę chodził, to ja bym chętnie podjechał. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan dyrektor Radowicz. Sekundkę, panie dyrektorze, tutaj. Pan radny ubiera mnie trochę w buty Biura Rozwoju Gdańska, choć przyznaję, że rozmawiamy z nimi często na ten temat. Trzeba przyznać, że w chwili obecnej rzeczywiście samochodów coraz bardziej przybywa, a przestrzeń publiczna nie jest przestrzenią z gumy. Niemniej jednak, po pierwsze, ten mechanizm, który został przez ustawodawcę wymyślony, jakim jest strefa płatnego parkowania, jest dotychczas jedynym skutecznym, prawdziwie sposobem, który pozwala na tę rotację, o której wcześniej mówiłem. To, że dzisiaj samochody, coraz więcej ich jest, nie wiem, czy jest to tendencja stała i ona będzie rosnąć, bo gdzieś jest jakaś bariera, która powoduje, że więcej rosnąć nie mogą, bo ileż tych samochodów koniec końców możemy mieć, a doświadczenia, kiedy popatrzymy się na kraje, które przeszły już tę drogę, którą my w tej chwili przechodzimy, to pokazuje, że ilość tych samochodów w przeliczeniu na liczbę mieszkańców jednak spada. Także, ale niemniej jednak nie jest to taka kompetencja, ja mogę się dzielić, powiedzmy sobie, prywatnymi swoimi spostrzeżeniami, ale to nie jest jakby, jak sądzę, coś, co państwa radnych mogą. Dziękuję bardzo. Pani radna Dorota Dudek. Ja chciałam odnieść się odwrotnie do wypowiedzi pana przewodniczącego Borawskiego. Jeżeli pan dostał maila od pani Bożeny, to słusznie
bo kieruję prośbę do wszystkich radnych. Wszyscy mamy wpływ, głosujemy nad tą uchwałą. I dostał zapewne pan również dziesiątki innych maili o tej samej treści, a ja na wstępie mojego wystąpienia powiedziałam, że przeczytam to jako przykład. Tego maila zacytuję jako jednego z wielu o tej samej treści. Natomiast jeżeli chodzi o zachęcanie do zmiany transportu lokomocji, to rozumiem przez to tworzenie nowych połączeń lub udzielanie zniżki na przejazdy przykładowo w jakiś dzień tygodnia. Jeżeli chodzi zaś o wymuszanie, to ta uchwała wprowadzi dodatkowe konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, które są niejednokrotnie niemożliwe dla niektórych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pani radna Kołakowska. Słuchając państwa, trudno nie odnieść wrażenia, że traktujecie mieszkańców Gdańska, czy generalnie ludzi, jak intruzów. Traktujecie ich z pogardą, z poczuciem wyższości, jak intruzów, którzy mają czelność przyjeżdżać do Gdańska samochodami, zajmować miejsca parkingowe, chociaż to ci ludzie utrzymują Gdańsk, to ci ludzie składają się na nasze diety, to dzięki tym ludziom to miasto może się rozwijać, a najobrzydliwsze już jest robienie wyrzutów, że ktoś śmie przyjechać do Gdańska i tu pracować, i to przyjechać z miejscowości podgdańskich, z jakichś wiosek, gdzie nawet autobus nie dojeżdża i gdzie kolej metropolitalna też nie dociera. To jest kolejny aspekt. Ale konkludując, ja mam taką propozycję, żeby pan przewodniczący Borawski przesiadł się jutro na autobus, pewnie dzisiaj przyjechał samochodem, na tramwaj, żeby sobie trochę pojeździł środkami komunikacji, najlepiej jeszcze na rower, a dla niego postawić tutaj na dziedzińcu Rady Miasta Gdańska specjalny parkometr, żeby właśnie od niego pobierał opłaty, bo przecież my nie jesteśmy z innej gliny niż ci ludzie, którzy nie tylko z Niestępowa, ale również ze Stogów, również z Wrzeszcza, z Oruni dojeżdżają do pracy do Oliwy. Dziękuję. Dziękuję bardzo i właśnie następny w kolejności jest tutaj pan przewodniczący Borawski. Dziękuję bardzo. Szanowna pani radna, ilość populistycznego bełkotu, która wychodzi z pani ust, jest po prostu zatrważająca. Opowiada pani rzeczy, które nie mają nic wspólnego z prawdą. Po pierwsze, uzyskała pani informację przed chwilą ze strony pana dyrektora, że strefy płatnego parkowania można ustanowić tylko i wyłącznie na drogach publicznych. I naprawdę proszę o pewien elementarny poziom niezakłamywania rzeczywistości, które tu pani przedstawia. Po drugie, jeżeli uważa pani, że powinniśmy jako radni miasta Gdańska zwracać uwagę i nie wiem, robić pewnego rodzaju ulgi dla mieszkańców, którzy wyprowadzają się z naszego miasta. Mamy z podatków miasta Gdańska proponować im miejsca parkingowe, ulgi, komunikację publiczną i tak dalej, to mam wrażenie, że naprawdę pomyliła się pani z powołaniem i może czas na to, żeby została pani radną Niestępowa albo jakiejś innej podmiejskiej gminy, bo chyba do tego pani tutaj dąży. Z całym szacunkiem oczywiście dla Niestępowa i każdej z tych gmin. Jesteśmy radnymi miasta Gdańska i decydujemy o sprawach Gdańska, sprawach naszego miasta i tego będziemy się trzymać. Natomiast jeżeli już jestem przy głosie, poprosił mnie w wiadomości przed chwilą pan przewodniczący zarządu Oliwy Tomasz Struk o sprostowanie pewnej jednej sprawy. Otóż wszyscy radni okręgu 6 otrzymali w terminie urzędowym wiadomość, zawiadomienie o zwołaniu sesji Rady Dzielnicy Oliwa. Jako załącznik do wiadomości przesłał zrzut ekranu z wiadomości mailowej, gdzie wszyscy radni otrzymali tę wiadomość. W mailu była agenda, która przewidywała tego typu punkt w porządku obrad. Pan przewodniczący Struk poinformował mnie, że na zaproszenie odpowiedział tylko i wyłącznie radny Mariusz Andrzejczak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Koralewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja powtórzę w tej sytuacji, ponieważ nie jest to treścią tej uchwały, apel do pana prezydenta Pawła Adamowicza i radnych klubu Platformy Obywatelskiej. Zero opłat dla mieszkańców w strefach płatnego parkowania. Zero opłat dla mieszkańców, to mój apel. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo.
Pan radny Dzik. Dziękuję bardzo, tak się przysłuchuję temu wszystkiemu i obserwuję na komisji te wszystkie rozszerzenia, żeśmy przeanalizowali. Proszę Państwa, wiemy jaka jest nasza mentalność i mieszkańców. Gdybyście mogli, to by pod Neptuna podjechali i tam postawili. Pierwsza sprawa, wprowadzenie parkometrów tutaj na Śródmieściu i w rejonie daje rotację miejsc, że ludzie, którzy przyjeżdżają do Gdańska na 2-3 godziny, a nie zostawiają samochody i całymi dniami stoją w miasto zakorkowane. Druga sprawa, poszerzenie tej strefy, może ja nie jestem tak bardzo w temacie w Oliwie. Natomiast wałkujemy temat, który dotyczy generalnie tylko mieszkańców, więc ja wnoszę, ażebyśmy przeanalizowali, dzisiaj przegłosowali ten dróg, bo to nam tylko jeden na część Oliwy by w tej chwili chodzi, a w następnej, czy może po wakacjach, przeanalizowali to, czy rzeczywiście co zrobić z mieszkańcami, ażeby byli usatysfakcjonowani. I wnioskuję o zamknięcie dyskusji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jest wniosek o zamknięcie. Mamy zgłoszone dwie w tej chwili osoby. Pan Milewski, pan Andrzejczak. Bardzo proszę. Kto z pań i panów jest za zamknięciem listy mówców? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za zamknięciem 22, przeciwnych 9. Lista została zamknięta. W kolejności będę udzielał teraz głosu. Pierwszy będzie pan Milewski, drugi Andrzejczak, a sekundę powrócę najpierw. Bardzo proszę, pan radny Jerzy Milewski. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym tylko skomentować krótko wystąpienie pana Borawskiego. Otóż pan radny Borawski ośmielił się powiedzieć, że występowanie z wnioskami przez mieszkańców w swoim interesie jest oburzające. Chciałbym, aby mieszkańcy Gdańska to dobrze zapamiętali. Ten pan jest z partii, która się nazywa Platforma Obywatelska. Oburzające jest występowanie przez mieszkańców z wnioskami we własnym interesie. To jest raz. A dwa, przyłączam się do wniosku o to, żeby mieszkańcy nie ponosili opłat w strefie płatnego parkowania. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, ja jeszcze chcę podkreślić, że to są tylko apele, tylko moje pytanie, gdzie Państwo byli, jak to był omawiany temat na komisjach i wcześniej. Dzisiaj to łatwo jest mówić przy mikrofonie do mieszkańców. Pan radny Mariusz Andrzejczak. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, ja bym chciał powiedzieć tak, jak powiedział Pan Przewodniczący Dzik. Oczywiście, i to przecież mówiliśmy na początku, należy rozmawiać o tym, co robić z tymi nadwyżkami, co robić z tymi funduszami. I tu jest na pewno otwarte pole do dyskusji, jeżeli chodzi o kwestie płacenia przez mieszkańców. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, że uchwała obejmuje też, i żeby Państwo to o tym pamiętali, my też zmniejszamy strefę płatnego parkowania do godziny 17 na Przymorzu Małym, będzie w tej chwili dostosowana, tak jak w Oliwie, do 15, więc mieszkańcy już po godzinie 15 będą mieli te dwie godziny, im odejmujemy. Chcę Państwu też powiedzieć, że jeżeli chodzi o Żabiankę, to na Żabiance wprowadzamy tą strefę w bardzo ograniczonym zakresie. Na przykład na prośbę mieszkańców, którzy zebrali podpisy, wyłączamy ulicę Bursztynową, która znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie plaży. Tam mieszkańcy sobie nie życzyli i tam nie wprowadzamy tego. Także to jest uchwała nie tylko oczywiście o Oliwie, ale ona też, tak jak mówię, zmniejsza godziny postoju na Przymorzu Małym do godziny 15 i także w bardzo ograniczonym zakresie wprowadza strefę na Żabiance, bo tam akurat radni chcieli, aby ta strefa była jak najmniejsza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy Pan Dyrektor chce na koniec coś dodać? Nic. Druk 1117. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest za? Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 19 radnych, 10 przeciwnych. Dwie osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1118. Ten druk będzie referował pan dyrektor Radowicz. Bardzo proszę. Sekundę, panie dyrektorze, tylko włączę. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, jest to zmiana uchwały tak zwanej przystankowej, zmiana porządkowa. Ona dotyczy
uzupełnienia załącznika do tej uchwały o nowo powstałe przystanki, kilka nowo powstałych przystanków oraz zmiany nazw tych przystanków. Uprzejmie proszę o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej opiniowała pozytywnie. Druk 1118. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Proszę państwa, przechodzimy teraz do druku 1105, ale bardzo proszę się przedstawić, bo nie chcemy nazwiska. Marcin Męczkowski, zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Dziękuję uprzejmie. Pani bardzo proszę, druk 1105. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały dotyczącej zawiązania bezpośredniej współpracy między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku a Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w gminie Pszczółki oraz w gminie Suchy Dąb. Współpraca dotyczy wspólnej realizacji projektu skierowanego do 55 osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt będzie składany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Realizacja projektu jest zaplanowana do czerwca 2018 roku. Dziękuję bardzo. Dwie komisje spraw społecznych, ochrony zdrowia oraz polityki gospodarczej morskiej opiniowały pozytywnie. Druk 1105. Głosów dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1106. Pan dyrektor referuje dalej. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o podjęcie uchwały dotyczącej wprowadzenia nowego regulaminu funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego. Obecnie obowiązujący regulamin został podjęty w roku 2010, zmieniony został w roku 2015. Główne zmiany dotyczą wprowadzenia kadencyjności zespołu, wprowadzenia słowniczka, uporządkowania zadań przewodniczącego, zastępców przewodniczącego oraz sekretarza zespołu interdyscyplinarnego. Zmiany przyczynią się do sprawniejszego działania zespołu i realizacji ustalonych przez zespół interdyscyplinarny działań. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja opiniowała to ten druk, Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęcie, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Druk 1106. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I proszę państwa, druk 1120, pan dyrektor Szczuka referuje. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, bardzo proszę o podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę dotyczącą programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. To jest tożsama zmiana jest w tym i w następnym druku. Jest to dostosowanie zapisu naszej uchwały do prawa krajowego. Dotyczy to terminu sprawozdawania się wobec Rady i wobec ministerstw z realizacji programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Dotychczasowy zapis mówi o 30 kwietnia każdego roku, a chcemy dostosować do ustawy i zmienić na 30 maja. I to jest jedyna zmiana w tym i w następnym druku. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia. Opinia pozytywna. Zgłasza się do głosu pani radna Wirska. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rada. Ja mam tylko jedno pytanie. Dlaczego my zmieniamy uchwałę z 2015 roku? Sekundę. Już dam głos. Bardzo proszę. Dlatego, że sprawozdawczość jest po wykonaniu, tak? Czyli to jest, zmieniamy w tej chwili datę sprawozdawania programu współpracy z organizacjami za rok 2016, tak? Czyli żebyśmy mogli to sprawozdanie złożyć do 30 maja. I od razu jakby awansem składamy też poprawkę w tegorocznym, tak. Dziękuję.
Pani radna Kołakowska. Ja chciałam zapytać, w tej uchwale z 2015 roku, do kiedy był termin sprawozdania wyznaczony? Na jaki dzień? Z 2015 roku. Sekundę, panie dyrektorze, zaraz, już. Tak, uchwała z 2015 roku mówi nam o programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016 i sprawozdawczość jest do 30 kwietnia 2017 roku. Tak, i teraz poprawiamy, żeby to było tak jak w ustawie, czyli do 30 maja tego roku sprawozdawczość. Za rok 2016, a poprawki nanosimy w uchwale do uchwały 2015 roku. Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Druk 1120. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, 0 przeciwnych, 8 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1121, pan dyrektor Szczuka. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, to druk dotyczący zmiany uchwały Rady Miasta dotyczący programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2017 i zmiana dotyczy tego samego, czyli z 30 kwietnia 2018 roku zmieniamy na 30 maja 2018 roku termin sprawozdawania z wykonania z tego programu. Bardzo proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opiniowała pozytywnie druk 1121. Głosów dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 20 za, 0 przeciwnych, 9 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. 1092 druk. Pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, szanowni państwo. Zarówno ten druk, ten projekt uchwały, jak i kolejne dotyczące wyłączeń placówek i ich likwidacji są kontynuacją tematu przedstawianego czy podejmowanego już przez państwa radnych w dniu 9 lutego. Wtedy państwo podejmowali uchwały intencyjne w sprawie likwidacji placówek w związku z przepisem prawa oświatowego mówiącym o tym, że nie mogą funkcjonować szkoły tego samego typu w zespołach. W tej chwili już po uzyskaniu pozytywnej opinii pomorskiego kuratora oświaty przedstawiam państwu projekty uchwał dotyczące likwidacji tych właśnie placówek. W druku 1092 zakładamy wyłączenie zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej nr 21 Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku. Tak jak już w przypadku referowania uchwały intencyjnej, mówimy o placówce, która w tej chwili jest bez uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie 1092 druk. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 1092, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1093, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ten druk dotyczy tej samej placówki. Przed chwilką uchwała w sprawie wyłączenia z zespołu, w tej chwili uchwała likwidacyjna, likwidująca właśnie tę placówkę. Podkreślam jeszcze raz, jest to placówka, w której w tej chwili nie ma uczniów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głosów, dyskusji nie ma. Druk 1093. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1094, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, szanowni państwo, tutaj również identyczna sytuacja. Tym razem mówimy o Szkole Policjalnej dla Dorosłych nr 9, wyłączanej z Zespołu Szkół Zawodowych nr 9. Również w tym wypadku uchwała intencyjna została pozytywnie zaopiniowana przez pomorskiego kuratora oświaty, a więc w tej chwili projekt uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu, a za chwilkę uchwała zamykająca proces likwidacji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał?
Dziękuję. Za 32 osoby, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1095, dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po wyłączeniu Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej nr 21 z zespołu szkół przedstawiam Państwu projekt uchwały w sprawie likwidacji tejże placówki. Jest to placówka, w której w tej chwili nie uczą się uczniowie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Druk 1095. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 osoby za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1096. Pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, w dniu 9 lutego Państwo Radni przyjęli uchwałę w sprawie likwidacji, czy intencyjną w sprawie likwidacji 18 Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład zespołu szkół Konradinum. Ta uchwała również została pozytywnie zaopiniowana przez Pomorskiego Kuratora Oświaty. Jest to liceum w tej chwili jednooddziałowe, w którym uczy się 91 uczniów. Ci uczniowie w momencie likwidacji tej placówki dokończą naukę w tej szkole, a więc ostatni rocznik opuści ten budynek w roku 2019. W tym roku już nie będzie tam przeprowadzana do tej szkoły rekrutacja. Tak, za to w tym wypadku w zespole wzrasta liczba uczniów w technikum. Tak jak już referowałem to w dniu też 9 lutego, Szkoła Konradinum skupia się na kształceniu zawodowym i takie kształcenie będziemy w tym miejscu również promować. Jest to zgodne też z koncepcją zarówno dyrektora szkoły, jak i Rady Pedagogicznej. I podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich uchwał, pierwsza uchwała, którą Państwu przedstawiam, jest to uchwała w sprawie wyłączenia 18 Liceum Ogólnokształcącego z zespołu szkół. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1096. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 osoby za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1097. Pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, i druga z uchwał dotycząca właśnie 18 Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku. Po wyłączeniu szkoły z zespołu w tej chwili przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie likwidacji tejże placówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie druk 1097. Głosów nie ma w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 osób za, 1 osoba przeciwna, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1098. Pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ostatnie dwie uchwały z cyklu tych uchwał likwidacyjnych. Przypominam, że każda z tych uchwał, czy projekt w sprawie uchwały intencyjnej, zamiarowej dotyczącej likwidacji każdej z tych placówek był już Państwu radnym przedstawiany. W sprawie OKUN-u, Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku, Państwo taką uchwałę intencyjną podejmowali w marcu. Jej treść została przedstawiona również Pomorskiemu Kuratorowi Oświaty i podobnie jak to miało miejsce w przypadku poprzednich placówek, również w tym wypadku dwie uchwały. Pierwsza wyłączająca Ośrodek Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli z CKZiU nr 1 w Gdańsku, a kolejna będzie to uchwała likwidująca. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1098. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 22 radnych, 9 osób przeciwnych, 1 wstrzymująca. Uchwała została podjęta. Druk 1099. Pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, po wyłączeniu Ośrodka Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli w Gdańsku z CKZiU nr 1 w tej chwili przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie likwidacji tegoż ośrodka. Uchwała intencyjna w tej sprawie została podjęta przez radnych w marcu i została przedstawiona Pomorskiemu Kuratorowi Oświat. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę.
Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 22 osoby za, przeciwnych 10 osób, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1112, pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu gminy miasta Gdańska jest tym programem, który jest wymagany, jeżeli chcemy mówić o regulaminie przyznawania jednorazowych stypendiów prezydenta miasta Gdańska dla uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zapowiadaliśmy już nieraz, również na Komisji Edukacji, pracę nad zmianami w regulaminie. Sami radni również wnioskowali o to, aby takie zmiany się pojawiły, dlatego że liczba stypendiów przyznawanych co roku była zbyt duża, aby ta kwota, którą prezydent miasta Gdańska przyznaje poszczególnym uczniom, rzeczywiście w jakiś sposób nagradzała ich wysiłek. Takie zmiany w regulaminie są w tej chwili opracowywane. One już wstępnie też były przedstawiane Państwu radnym na Komisji Edukacji i ten projekt w sprawie regulaminu został przeniesiony, czy zostanie wniesiony na sesję majową. Natomiast w tej chwili rekomenduję Państwu, czy przedstawiam Państwu uchwałę w sprawie powołania właśnie takiego lokalnego programu wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży. A więc aby mógł funkcjonować regulamin stypendiów jednorazowych, abyśmy mogli nad tym regulaminem pracować, abyśmy mogli go dopracowywać, uszczelniać, aby te stypendia dla uczniów były większe, warunkiem koniecznym jest uchwalenie właśnie takiego lokalnego programu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie ten projekt. Zgłasza się pan radny Andrzejczak. Panie dyrektorze, ja bym chciał się tylko spytać, jaka jest kwota tego programu, jaka będzie przewidziana, jakie fundusze na ten, na wspieranie najbardziej zdolnych Gdańszczan? Bardzo proszę. Ten program powiązany jest ściśle z regulaminem stypendiów, to znaczy w ramach tego programu będzie funkcjonował tylko i wyłącznie regulamin stypendiów, a więc jest to kwota, która w tej chwili zabezpieczona jest w budżecie Wydziału Rozwoju Społecznego na stypendia dla uczniów. W tej chwili mówimy o kwocie 250 tysięcy, co również radni podnosili, jest kwotą zbyt niską, a więc wiem, że będą też wnioski dotyczące zwiększenia tej kwoty. Natomiast w tej chwili mówimy o takim budżecie na ten rok, jeżeli chodzi o stypendia. Regulamin stypendiów, który miałby ewentualnie zostać zmieniony, będzie obowiązywał od 1 września 2017 roku, a więc de facto będzie dotyczył kolejnego roku szkolnego. Dziękuję. Tak, tutaj jeszcze chciałbym tylko dodać, że właśnie tutaj Komisja Edukacji wnioskowała właśnie o podwyższenie tej kwoty. Właśnie pani przewodnicząca radna Geryk też podnosiła ten temat, a więc te prace będą na pewno jeszcze trwały i w maju też będziemy szczegółowo ten temat omawiać na Komisji Edukacji. Dziękuję. Głosu więcej nie ma. Druk 1112. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze, za sprawne. I proszę państwa, teraz mamy od punktu 39 do 72. Mamy sprawy związane ze statutami, zmiany statutów dzielnic. Po kolei będziemy jechać. Czy jest możliwe, bo zreferuje teraz pani radna Beata Dunajewska i prośba, czy można omówić w jednym, a później głosować. Jeśli jest taka możliwość, to by było bardzo dobrze. Sekundę, tylko przerzucę. Bardzo proszę. Szanowni państwo, w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej chciałabym poprosić o pozytywne zaopiniowanie zmian w statutach Rady Dzielnic. Po przystąpieniu miały miejsce konsultacje społeczne. Z tych konsultacji uwzględniono jedną poprawkę, a mianowicie przedłużono termin składania dokumentów do Rady Miasta z 7 dni do 14. Ta poprawka została uwzględniona.
Generalnie statuty były na wszelkie możliwe sposoby konsultowane z radami dzielnicy, zanim przystąpiliśmy do uchwalenia i nastąpił ten cykl konsultacji takich ogólnych. Oczywiście zespół w takim składzie, w którym również brali udział przedstawiciele Rady Dzielnicy, a mianowicie Karol Ważny i Cezary Dowbor-Śpiewak, którym tutaj z tego miejsca bardzo dziękuję za zaangażowanie. Przeprowadzili też konsultacje mailowe. Były trzy spotkania z przedstawicielami Rad Dzielnic. Na te spotkania mogli przyjść wszyscy, nie tylko przewodniczący rad czy zarządów, ale każdy radny mógł się pojawić. I rzeczywiście pierwsze spotkanie było bardzo liczne, drugie już mniej, trzecie no, zostało odwołane ze względu na brak frekwencji. Co zmieniliśmy? Tak naprawdę te poprawki były czysto porządkujące. Zmieniliśmy te rzeczy, które utrudniały funkcjonowanie Rady, między innymi oczywiście tę kwestię głosowania, ponieważ do tej pory było tak, że głosowali, znaczy ślubowanie przyjmował przewodniczący na pierwszym spotkaniu tutaj w Radzie Miasta. Nie wszyscy byli obecni, w związku z tym byli wykluczeni z pierwszych głosowań, między innymi z wyboru przewodniczącego Rady, co bardzo utrudniało działanie. Taką sytuację mieliśmy między innymi we Wrzeszczu. Ale też bardzo ważna rzecz, dajemy możliwość radom dzielnicy inicjatywy konsultacyjnej, czyli z ich inicjatywy mogą się odbywać konsultacje społeczne i tutaj ze względu na liczbę mieszkańców, którzy zamieszkują w danej jednostce pomocniczej, podzieliliśmy to na dwa, znaczy podzieliliśmy tę możliwość z udziałem finansowym i bez udziału finansowego. Duże dzielnice partycypują w kosztach tych konsultacji społecznych. Małe dzielnice muszą stworzyć taką koalicję 5 dzielnic, żeby zainicjować konsultacje społeczne. W zasadzie to by znaczy dodatkowo oczywiście jeszcze były problemy w tak zwanym interpretacji przepisów. Między innymi tutaj rady bardzo często pytały, co to jest zwykłe kworum, zwykła większość głosów. Także to też zostało wprowadzone. Lista tych autopoprawek jest bardzo długa, jest ich prawie 35, więc może nie będę czytała, tym bardziej, że to wszystko było już wielokrotnie omawiane. Natomiast do tego druku wprowadziliśmy dwie autopoprawki. Do tych druków wprowadziliśmy dwie autopoprawki, a mianowicie do druku 1068 autopoprawka polegająca na dodaniu słowa dzielnica. Tutaj chodzi o statut Przymorza Wielkiego. Dodatkowo w drukach od 1050 do 1083 wprowadziliśmy następującą autopoprawkę. Dopisaliśmy z 2017 roku pozycja 730 i na tym właśnie polegają te autopoprawki. Jeżeli są jakieś pytania, to oczywiście jestem tutaj z panem mecenasem przygotowana na wszystkie odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pytań nie ma. Nie ma z sali pytań, nie ma. W takim razie będziemy głosować. Zaczynamy od statutu. Jeszcze coś, pytanie jakieś? Nie. Nie, nie. Zaczynamy od statutu dzielnicy Aniołki. To jest druk 1050. Druk 1050. Kto z pań i panów jest za zmianami, za zatwierdzeniem zmian statutu? Bardzo proszę o naciśnięcie i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 osoby za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1051 Brętowo. Kto z pań i panów jest za podjęciem tego druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 31 osób, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1052 dzielnica Brzeźno. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała podjęta. 1053 dzielnica Chełm. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 osób za,
0 przeciwnych, 1 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. 1054, dzielnica Jasień. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 osób za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1055, dzielnica Kokoszki. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 osoby za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1056, dzielnica Krakowiec Górki Zachodnie. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 i za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1057, dzielnica Letnica. Kto jest z państwa jest za podjęciem druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1058, to jest dzielnica Matarnia. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1059 dróg, Młynińska dzielnica. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1060 dzielnica Nowy Pod. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1061 dzielnica Oliwa. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1062 dzielnica Olszynka. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1063 dróg Orunia, Święty Wojciech, dzielnica. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1064 dzielnica Osowa. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1065 dzielnica Piecki Migowo. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1066 dzielnica Przeróbka. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1067 Przymorze Małe dzielnica. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1068 to jest dzielnica, tu jest z autopoprawką, szanowni państwo, proszę zauważyć. To jest Przymorze Wielkie. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1069 dzielnica Rudniki. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1067 dzielnica Siedlce. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. 1071 dzielnica Stogi. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Dziękuję.
331 za, 0 przeciwnych, zawstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1072, dzielnica Strzyża. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1073, dzielnica Suchanino. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1074, dzielnica Śródmieście. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1075, Ujeścisko, Łostowice, dzielnica. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1076, dzielnica Siódmy Dwór. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 302 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1077, dzielnica Wrzeszcz Dolny. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1078, dzielnica Wrzeszcz Górny. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1079, dzielnica Wyspa Sobieszewska. Kto z pań i panów jest za podjęciem uchwały, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1080, dzielnica Wzgórze Mickiewicza. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1081, druk Zaspa Młyniec. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1082, Zaspa Rozstaje. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1083. To jest dzielnica Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia, druk 1083. Kto z pań i panów jest za podjęciem tego druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I proszę państwa, mamy jeszcze druk 1123. To jest skarga na prezydenta. I poproszę teraz o zreferowanie w tego druku 1123 pana przewodniczącego Koralewskiego. Kto? Rozumiem. Pan wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej Wojciech Stypor. Bardzo proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Mamy do rozpatrzenia uchwałę dotyczącą druku numer 1123. Dotyczy druk skargi pana Stanisława Starczewskiego i pani Kunegundy Starczewskiej. Skarga ta dotyczyła braku odpowiedzi na pisma przekazane prezydentowi miasta Gdańska bezpośrednio i pośrednio. Chciałbym zaznaczyć, że my jako Komisja Rewizyjna nie rozpatrywaliśmy istoty tych pism, to znaczy
Chodziło tutaj o to, czy prezydent miasta Gdańska zadziałał w trybie formalnym prawidłowo i czy państwo starczyscy otrzymali odpowiedzi na swoje pisma w trybie urzędowym. Komisja rewizyjna wnikliwie rozpatrzyła skargę i mając na uwadze ustalony stan faktyczny, przedmiotową skargę należałoby uznać za bezzasadną, ponieważ zarówno pan Stanisław Starczewski, jak i pani Kunegunda Starczewska uzyskali odpowiedzi na swoje pytania adresowane także do wojewody pomorskiego, które następnie zostały przekazane zgodnie z właściwościami prezydentowi miasta Gdańska. W związku z tym po rozpatrzeniu skargi państwa Kunegundy i Stanisława Starczewskich na prezydenta miasta Gdańska, w której zarzucono nieudzielenie odpowiedzi na pisma kierowane przez skarżących, skargę uznaje się za bezzasadną. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Miasta Gdańska. Bardzo proszę o poparcie, o przegłosowanie druku nr 123. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Druk 1123. Nie ma głosu w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem tego druku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Proszę państwa, jeśli chodzi o uchwały, wyczerpaliśmy porządek. Teraz zapytania, interpelacje, zapytania, wnioski mogą być od razu oświadczenia. Bardzo proszę, jeśli jest pan przewodniczący Piotr Borawski. Ja w temacie oświadczenia. Czy już można, czy jeszcze następne? Bardzo proszę. Dobrze. Chciałem poinformować szanownych państwa, że ostatnia dzielnica, która nie ma rady dzielnicy, czyli Zaspa rozstaje, został złożony wniosek o jej powołanie. Nasz kolega z poprzedniej kadencji Rady Miasta Gdańska, radny Piotr Skiba, zebrał konieczną liczbę podpisów. One w tej chwili są w weryfikacji. Mam nadzieję, że zostaną szybko zweryfikowane, zostaną rozpisane wybory. Próg 5% zostanie przekroczony i dzięki temu w tej kadencji będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie dzielnice miasta Gdańska będą miały swoich przedstawicieli w postaci radnych dzielnicy. Także ten cel, który mieliśmy przed kilku lat, zostanie spełniony. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja chcę tylko dodać w tym samym temacie, że tam trwa rozpatrywanie jeszcze jednej sprawy, jeśli chodzi o Rady Dzielnic, a mianowicie dzielnicy Chełm i Oruni, tak? I tu jest wniosek, żeby te dwie dzielnice ze sobą, bo one są na dzisiaj w jedne, jako jedno, jedna Rada Dzielnicy. Także tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o Rady Dzielnicy, to trwało. Ja więcej nie ma głosów. Ja bardzo wszystkim dziękuję za sprawne przeprowadzenie sesji i przypominam, szanowni państwo, tym, którzy jeszcze nie złożyli o oświadczeniach, bo czasu jest bardzo mało ten tydzień. Dziękuję bardzo.